Witajcie, podróżnicy. Rozgoście się, usiądźcie wygodnie i przygotujcie na wspaniałą historię prosto ze Starego Świata. Opowieść z niebezpiecznej, mrocznej krainy przepełnionej magią, pełną bohaterskich wojowników, sprytnych złodziei i potężnych mędrców. To jednak nie o nich jest ta księga. Wysłuchajcie proszę historii o drużynie zwanej Kwartaczami, którą może już poznałeś, drogi słuchaczu, a może są to dla ciebie nieznane dzieje. Niezależnie od tego, oto są bohaterowie tej opowieści. Pierwszą z nich jest Ostia Rize, czarodziejka Kolegium Płomienia. Początkowo zagubiona w wielkim świecie, dość szybko jednak zyskała odpowiednią sobie żywiołowość oraz odwagę. Czasami łączono z nieprzemyślanymi w pełni akcjami, z których na szczęście nadal wychodzi cało. Towarzyszy jej odważny niziołek, Murkit Altannik, który w odróżnieniu od swych pobratymców wykazuje się niezwykłą wojowniczością oraz hartem ducha. Co jednak nie dziwi, gdy dowiecie się, że jest on jednym z braci z zakonu Ulryka. Podróżuje on dodatkowo w towarzystwie bojowego psa Frekiego. Ostatnim, lecz nie najmniej ważnym członkiem drużyny jest Reuben Vogel. Dawniej kroczący ścieżką występku, a obecnie nawrócony na drogę prawości, gdzie w imię wyższego dobra używa wszelkich swoich talentów. Zdradzić jego zawodu oczywiście nie mogę, gdyż spaliłbym jego przykrywkę. Lecz nie martwcie się, drodzy przyjaciele, to jeszcze nie koniec ich historii, bo część kart tej księgi dalej jest pustych i wolnych. Nie przyszliście jednak na moje bajdurzenie, a chcąc poznać historii tej zakończenie. Zatem przejdę do dalszej części. I dobry wieczór, drodzy widzowie, jesteśmy z wami dzisiejszego wieczora, bądź też dnia, poranka, w zależności od kiedy to oglądacie. Witamy was na 71. sesji Kwartaczy, czyli Warhammera, razem z moimi wspaniałymi graczami, czyli Asandrą jako Ostia Rize. Hello. Groszem jako Reuben Vogel. Hello. Oraz Azazelem jako Murkit Altannik. Wyciszony. A po środku mamy wspaniałego Arta, którego zrobiła show w Meloniku podczas poprzedniej sesji. Jest to demonik, bądź też, jak zostało opisane przez Chopa, gamoń, który spotkał naszych drogich graczy poprzednio. To pożar. Tak go nazwałam. I teraz tak. To nie pożar, a pożoga. Przejdziemy sobie. Pożar. To się nazywa pożar, bo potem będzie można mówić, że coś pożarł. Do rzutu na gwiazdę, która dzisiaj wam będzie świecić. Tudlu, tudlu, tudlu. 16. Czyli 17. Czyli u ciebie? O. Czyli co? 17. Co w życiu? Czy ty masz 17? No a jak? Ja też. No. Wspaniale. Gdyż, o, mamy dzisiaj punkty. Z okazji zbliżającego się Mikołaja dostajecie, każde z was, po jednym punkcie szczęścia na dzisiejszą sesję. A czy Azazel urodzinowo też coś dostaje? Tak. Azazel dostaje tak. Jeden balon, punkt szczęścia oraz możliwość wykupienia dla Azazela magicznego przedmiotu. Cena została określona przez rzuty kostkami. O, to już 691. 8691. A, sprytnie. Ja nie mogę kupić dla kolegi. No zobaczymy. Nie. Kupiłbym dla Azazela. Jeżeli się nikt nie znajdzie, a będzie wykończyć sesję, to możesz kupić. Nie da się. Panie, jakby Graszkę kupiło. Jakbym się ucieszył. To napisz do Graszki. No nie będę pisał, też nie będę żebrał. Kup mi, mamy. Po co kupić na pół sesji? No, bo dlatego można pod koniec. Dobrze, ale będziemy wracali do tego, co się działo ostatnio, poprzednio. Tak, dlatego widząc, ile macie punktów szczęścia, wyłączyłem możliwość kupowania punktów szczęścia na dzisiejszej sesji. Sprytnie, sprytnie. No byłoby to już przesadyzmem. No byłoby 8, albo się przydało dzisiaj w kurwa. Adrian Pytanko, tak. Zanim zaczniemy, czy ty nam wyłączyłeś możliwość edycji plików?
dysku w ogóle, bo nie mogę otworzyć listy z przedmiotami. Nie, nic nie robię. Sorry, tam dick piki wrzucałem coś, bo mi wyłączył dostęp i pewnie mam. Dobra, już weźmy to. Jak 50 razy to załapało, co chcę zrobić. Ja nic nie robię. Spokojnie, Gruszku, nikogo nie zbiecie z planszy, ponieważ za Azazelem mamy plan. Jaki Azazel? Sprytny. Dokładnie. Azazel musi oblodzić. Natomiast w sklepie są dwa itemy. Jeden magiczny item azazelowy. Drugi jest to większy pomtwór. Aure boska interwencja. Dlaczego większy potwór jest za 100? Dlatego, bo ma nieskończoną ilość do wykupienia. Jakby każda ilość będzie po prostu go lekko wzmacniała. Drzewka pochłania. No. Papa, lesie elfów. Teraz będzie wundel klasoludzki. Chuj ci w dupę, Gruszek, już więcej z nami nie zagrasz. Dobra, to jest tak, pierwszy większy potwór. Ej, chłopaki, szybko, bo go dojemy, za mnie wykupię wszystkiego. Ale nie da się wykupić wszystkiego. Większy potwór numer jeden. O, tylko jednego mógł kupić. Ale... Tak, dlatego, ta. Że jeden. Mają określone cooldowny. Ale kurwa kupił dwa, nie? No, bo mają cooldowny, żeby nie można kupić zbyt dużo naraz. No, ale to stary tak za duży, za mały cooldown. Dobry. Ja szedłem tego samego na tym, mieście mgły. Nasi widzowie są skąpi. Zatem mamy Lucjany do rozjebania. W sumie teraz będzie szósta sesja miasta mgły za tydzień. Daj im jakiegoś bossa. No, weź, daj. A dam coś. Co kurwa, co za merda? Daniel, ja wiem, gdzie ty mieszkasz. Ja nie wiem, ale się dowiem. Witaj, Lekrecie. Cześć, Lekrecie. Lekret. A. Dobrze. Zatem ja przypomnę, co się działo poprzednio. A poprzednio było niedawno, bo było w piątek. Poprzednio. Razem z Narcizerem wyruszyliście po pomocy mu w jego poprzedniej wiosce, w której mieszkał, z opisem ziół, remediów oraz metod leczniczych. Wyruszyliście wraz z nim do Królestwa Elfów. Niestety droga z Margiles do Castle Carrard lub Carrard nie wiodła tak pięknie, nie wiodła tak miło. Gdyż... gdyż... tutaj widzę, że Gruszek wykupił już magiczny item. Dziękuję ci, Gruszku. Dla Azazela. Szybko poszło. No. Widać, że chłop bogaty, stać go. Większy potwór. I kolejny większy potwór. Już czwarty. Tak do pary. Natomiast dotarliście rzeczywiście do polany, napotkaliście dziwnego demonka, dziwne stworzonko, chochlika, duszka, ciężko powiedzieć, czym to dokładnie jest. Mówić za bardzo nie potrafi, zostało nazwane ożarem lub pożarem, samo nie potrafi mówić pożar, więc mówi ożar. Doprowadziło was to stworzonko do wielkiego, kilkunastometrowego, ognistego potwora, wystającego głową ponad koronami niektórych drzew, ponad wierzchołkami drzew, przechodzącego po prostu pomiędzy nimi, jakby to były zapałki, spalającym za sobą ziemię oraz drzewa, powodujący powiększający się pożar za sobą. I kroczy on w kierunku Królestwa Elfów. Wasza natomiast czwórka wraz z Narcizerem postanowiła, zanim weźmie udział w próbie pokonania, przezwyciężenia wielkiego ognistego potwora, pomodlić się do Ulryka. A wynikiem tej modlitwy było 34. Zapytacie czego? 34 arbusów. Zajebiście, mordo. To już sezon? Tak.
34 szylingi na ten, na tacę. A arbuzy to jest watermelon, a water no to przeciwko ogniowi to akurat, nie? No. Watermelon bending. Krałbym. Watermelon bending. Dobrze. Ale wasz niziołczy kapłan modli się jak tylko mocno potrafi. Obladza. I rzeczywiście Ulurek wysłuchał twojej modlitwy i co się dzieje? No, recytuję tę modlitwę. Ojcze zimy, ciebie proszę, abyś wysłuchał mojego wołania. Osądź tę istotę na mocy twojego śnieżnego prawa. Wilków, panie królu bite, ześlij na ten pomiot chaosu ogień zimny, który wypali jej nieczyste myśli, niech zginie szybko. A nam daj siłę, bośmy murem i tarczą. Przed złem, a twą wolę spełnimy. I twoich wrogów rozgromimy. Tak nam sprzyja dziś, Ulryku. Przepotężny. Dobra, i co robi czar? Czaruje? Kapłan wykrzykuje modlitwę, a w jej pogardliwych słowach da się wyczuć nienawiść. Ulryka do tchórzy słabe uszy, ludzi pozbawionych honoru, wybrana postać w zasięgu zakręcia, nagle zostaje spowita srebrnym lodowym płomieniem. I otrzymuje trafienie siłą 8 w każdej rundzie. Bez uwzględnienia pancerza. No nie ma nic o wytrzymałości. Wierni wyznawcy Ulryka, a także odważnej, honorowej istoty w ocenie mistrza gry, są odporni na efekt tego zaklęcia, a lodowe płomienie nie czynią im szkody. Powiedzieć ci stronę? Tak, powiedz. Dokładnie. 243. Prawie mi się udało, 215. Musi nam to wystarczyć. Więcej nie mam stron. Nie no, mam. 243. To było pisane, ta modlitwa na kolanie na kiblu. Każdy ulerykanin po ceremonii. No, tę modlitwę napisałem na kolanie na kiblu, a teraz się pomodlmy. Żartuję. Argumeryku, tak nie wypada, co nie wypada, patrz! Tato Patera. Kurde, powiem ci, że to ostatnie zdanie, że wierni uznawcy... No właśnie, to tak dziwnie jest. A także odważne i honorowe istoty. I czy to nie jest odważna i honorowa istota? Odważna nie. Może i tak, honorowa... No, kłóciłbym się. Kolego... Proszę, litości. Modlitwę ułożyłem. Już mnie się znamy, ile gramy raz. Mistrz gry kochaniutki. Poratuj pan zaklęciątkiem. Dobrze. Rzućcie proszę na inicjatywę. Zatem widzicie, że rzeczywiście wielkiego potwora objął srebrny płomień. Ja cię rzucę na inicjatywę, bo już nie pamiętam. 10 plus zręczność. Jezu, chłop tak dawno już się walczył, że nie pamiętam. No, już nie pamiętam. U mnie 64. Ty, to 47. Szybszy będziesz ode mnie. 57. No, szybszy od Murkit. No bo ja mam 62 zręczności i 2 wyrzuciłem. Czy dobrze usłyszałem, że Ostia ma 47? Tak. Joj. Wyrzuciłem jeden. Joj. A ty się wycwaniłeś, Ginoj. Czyli tak. Nat, Rojban... Murkit, Freki, Ostia, koniec. Demon, przed wszystkimi. Jeszcze nie. Nie w tej kolejce. Może go zaskoczymy. Nie przed wszystkimi. Ale przed prawie. Wszystkim. Dobra, ja go nazwę Krak. Kragnak. Tak jak Kragnak. Mówił mały potworek na niego, Kragnak. Będzie mi łatwiej zapisywać to niż demon. Znaczy ma mniej literek. Big D. Dobrze. Krakowa, bo Krak. Czyli 8 obrażeń natury. I jeszcze pluska 10 chyba, czy nie? Czy coś źle przeczytam? Nie, bez K10.
Proszę mnie tu nie oszukiwać. Otrzymuję jedno trafienie z siłą 8. No. No. To bez K10. Bez? Bez. Ja. To i tak dużo. To i tak dużo. To i tak dużo. Kurwa, ale gówno. A przez ile? No przez cały czas. Nie ma określonego czasu. Czas trwania zaklęcia, a raczej modlitwy. Liczba rund równa wartości. A to... Po chuj to rzucałem. Tylko dwie rundy będzie. No to chuj, 16 damage'u, a nie 16 damage'u, to 32. No ale jeszcze odliczę do tego wytrzymałość. Boże, jeden dostanie. Ja mu już naliczę po prostu tyle, ile powinien dostać. No daj mi te dwa teraz. To gramy. Bez sensu, przecież kurwa. Jak życie czytałem, wydały ciebie... się kozacki. Życie na ciebie poświęciłem. 4 punkty, kurwo. Ja 2 punkty magii. Teraz będę tylko 2 kostkami rzucać. Nie, pani kapłaci Ulryka, same problemy z nim. Nie, no, mogę 3, bo mam 10 rąk. Jak czytałem, to lepiej to brzmiało. Oskóra. To mogę 3. Zajebiście. I powiedz, co my mamy zrobić, jak na 100% czary oni jeszcze go bardziej pewnie dokarmią. Nie, to mogę rzucać magiczne żądełko. Ono też jest ogniste. Będziecie rzucać w niego kamieniami. Z wiatra magii jest. Weźmiemy szklaneczki, będziemy od rzeki biegać, go polewać, go siu. Rzucę no sobie przecież... chodzenie schodami, będę gotą. Dobrze, co robi Nat? Na razie się przygląda temu wszystkiemu. Mhm. Ja bym chciał, czyli on nic nie robi. I piąty pomotwór. Właśnie usłyszeli, jakie mamy słabe zaklęcie, to jeszcze wydowalają. Dzięki. Dobrze. Dobrze. Chciałem powiedzieć, że nigdy nie można było liczyć na widzów jak teraz. No. Akurat dzisiaj. Ale, żeby widzowie nie byli stratni, to widzowie otrzymacie również wizerunek potwora. Już jest, widzisz, taki mały słodzie. Nie, jest to ten sam wizerunek, który był na ogłoszeniu. Natomiast jeżeli ktoś się trafił tutaj poprzez ogłoszenie, to może być stratny. Albo ogląda na YouTubie. Albo ogląda na YouTubie. I temu skóry. Spodź się dla niego, siłaczu. Zdecydowanie węglowy. W takiej temperaturze da radę. On jest ze Śląska i nazywa się Węglowy Golem. Odpalę fajkę od niego, jego pokona. Dobrze, ale widzicie, że Nat czeka na to, co się stanie. On jakby oprócz tego miecza nie za bardzo dysponuje bronią dystansową. No, ja bym chciał przyjrzeć się temu potworowi w taki sposób, że chciałbym zobaczyć, czy ma jakieś słabe punkty, którego można zranić. Dobrze. Więc to będzie rzut na spostrzegawczość. Oczywiście, że tak. Dobrze, jak tak bez spostrzegawczości, nie? Mhm, dobra. I 23,76. 23 z 76. Tak, to jest raz sporo sukcesów. Zauważasz, że potwór ma ogromne, solidne łapska i nogi. Zauważasz, że jest wręcz zrobiony jakby z żywej skały, która dodatkowo płonie i z jego wnętrza wycieka magma. Natomiast mam dla ciebie dobrą informację. Poproszę. Masz wrażenie, prawie równe z pewnością, że jak ma mordę, pysk, jak go widzieliście, to jak ją rozwarł, idąc przed siebie, to masz wrażenie, że miał w środku
tam wewnątrz tej mordy w głębi jakieś światełko, które wyglądało ci nienaturalnie. I wyglądało ci tak, jakby błyszczało lekko, to jakby to było jakby jakiś kryształ. Może wraca z targówka. Okej, okay, to była moja jakby... To było na całe ten... Dwie tury, czy jeszcze jedną mam turę? Masz jeszcze jedną turę. Dobrze, to szybkim wydobyciem wyciągam moje pazury do wspinania. Dobrze. I zakładam je. I przy okazji dzielę się, że chłop ma kryształ w mordzie i może trzeba go zniszczyć. Moją drużynę. Którzy w tym momencie wyjęli książki. No ciekawy ten Sherlock Holmes. To jeszcze nie jest moja kolejka, nie? No nie. Nie, na razie jest Murkita. A, już moja, tak? Tak. No, Reban zrobił co mówił. Tylko jeden czar można rzucić na rundę, czy dwa? Nie. Jeden. To czekaj, to rzucę najpierw bitewny szał. A ty jesteś kapłanem, ty nie masz czar. No, znaczy błogosławieństwo. Błogosławieństwo bitewny szał przydać, bo to po prostu daje mi plus jeden do ataków. Wymaga punktów mocy 7. No i super. Okej. Okay. 14. Nie ma dubelka. Weszło i koniec mojej rundy. I trwa 12 minut. Dobra. 12 minut, czyli to jest... Czyli ile gra runda? 6 sekund trwa jedna runda. Jedna minuta ma 10 rund. To 12 to... minut to będzie miało 120 rund. To coś źle. Ty to będziesz... Będzie trwało liczba minut trudna, ale coś ma 2 minuty. Boże, czyli kurwa. 12 rund. Nasz kapłan jest upośledzony. 20. 20? No dobra. Jaki jest przelicznik, żebyśmy się potem nie pomylili? 6 sekund to jest jedna runda. Dobra. 10 rund to jest 6 sekund. Nie, minuta równa się 10 rund. Tak, dobrze. To, czyli dobrze liczę. Czyli 2 minuty to są 20 rund. To mi się pojebało. Otóż runda tak. Minutę. Runda trwała minutę. To w 3 rundy byście demony przywyzywali. Dobrze. Freki. On stoi. Ostry. Freki mógł się cofnąć akurat, wiesz? Ja chcę sobie rzucić pancerz Eteru. Freki poszedł pilnować obozu. No. Chcę rzucić pancerz Eteru. Dobrze. Na siebie. Ze splataniem. Dobrze. Masz plus 10 do splatania. No i tak 12 rzuciłam. Podczas całej tej bitwy. Bo dookoła jest w chuj ognia. Dobrze. I rzucam dwoma kostkami, bo nie chcę używać jeszcze z kostura. Dobrze. Bo pamiętamy, że dwie nie mogę na razie rzucić. Pancerz Eteru to było... A właśnie, teraz biorę moją wartość magii, prawda? W sensie na przesplataniu, czy to też mam odliczać? Nie, to zostaje. Czyli mam plus 3. Tak, 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 tak. Czyli ile to ma? On ma 5, to dobra, jeszcze tu spoko, mam. Rzuciłam. Dobrze. I to jest, mam dwie akcje, więc to jest jako jedna liczone, czy jako dwie już? Splatanie plus czar, to tak. Są dwie. Okej, okay, to tyle. Dobrze. Jakoś, że dalej jakby nic nie za wiele zrobiliście demonowi. Znowu on cierpi od ognia murkiciańskiego, ulurykańskiego. Robiąc następne kroki przed siebie i całkowicie was zlewając. Zajebiście. Czy będziesz? Chcesz jako gracz?
Tak. On zewsząd cieknie tą magmą? Tak. Znaczy z różnych otworów, które ma w ciele, tak jakby się pocił nią. A z gęby też? Nie. Dobra. Gębę ma w większości zamkniętą. Okej. Okay. My tam weak pointa. Chodzi o to, czy znalazłbym ścieżkę, żeby się do niego wspiąć. A rzuć ta spostrzegawczość jeszcze raz. Na razie widzisz jego plecy. Ty, no weszły, taki sam rzut. Dasz radę się wspiąć po plecach, ale będzie to w chuj niebezpieczne. No ja wiem. O. Dobrze. Gdzie jest podręcznik główny? Co ja tutaj mam? Jak działa wspinaczka? Dokładnie tak. Zachciało się. Tylko umawialiśmy się, Żuławiu, że jak będę miał elfie pazury, to nie będziemy rzucać na wspinaczkę. Nawet, że pominiemy ten rzut. No tak. No. Ale ja chcę wiedzieć, ile jesteś w stanie przejść w pionie. Normalnie tak, wiesz, przejść. Wspinaczka. Podstawowy cecha krzywa. Opis: swój bohater potrafi wspinać się na drzewa, mury, skalne ściany i inne pionowe przeszkody. W normalnych warunkach te umiejętności wykonuje się raz na rundę. Wspinanie się w czasie walki wymaga poświęcenia akcji podwójnej. Udany test oznacza, że bohater wspina się w wysokość równo połowy jego szybkości, zaokrąglane w górę, mierzoną w metrach. Wspaniale! Dziękuję ślicznie. Proszę, proszę. Połowa twojej szybkości to jest 2. Czyli wspinasz się 2 metry na rundę. Na rundę. Żeby mu się wspiąć w okolice barków, potrzebujesz 6 rund mniej więcej. Mhm. Tak ci powiedziałem, żeś wiedział. Dobrze. Nie musisz rzucać na wspinaczkę, natomiast... możliwe, że co jakiś czas będzie mu coś odpadało z głowy albo skądś, będzie płynąć lawa i będziesz musiał zmieniać ścieżki, żeby ocalić Hugolinę i dzieci. Czwórka w lewo, szóstka w prawo. Gdyby ćwiczył sprintowanie po ściance spinaczkowej, to bym mu pozwolił sprintować. Tak, tutaj odpowiadam naszemu czatowi. Jakby tak. Wtedy byś dotarł szybciej. Natomiast założyłeś te pazury. Przyjrzałeś się tej drodze. I co robisz? Masz jeszcze jedną akcję w tej rundzie. Ja wiem. Ty punkt szczęścia wydaj na dodatkowo najwyżej. Nie wpierdalaj mi się w roboty, synek. Nie wiem, patrzę, że jak na początek to drużynie. Póki jeszcze możemy normalnie gadać, nazwijmy to. Bo jeszcze nie walczymy aż tak, jako tako. Mogę wejść na niego. Próbować wejść mu do mordy. I zniszczyć to, co tam ma. Dobra, ale daj mi jeszcze 2 blesy rzucić. A czy nie będziesz łatwiej, jakbym cię po prostu podniosła i tam zaniosła tymi moimi schodami? Tym czarem? Na ile ja metrów mogę się tam wspiąć? Patrzę sobie na tego potwora. Potrojenie warto. Na 15 metrów mogę się wspiąć. Jedną rundę. Bym miał mniejszą później do przebycia drogę. Bo wyliczyłem, ile ten potwór ma i ma 20 metrów. A dokładnie to 21,5. Zatrudniając w dół wychodzi 21,37 metra. To mogłabym cię podrzucić. To zróbmy. Dobra. To ja przy okazji, jak rozmawiam, to rzucam blesy 2. Podrzucenie Rojbana zajmie 2 rundy. Dobra. Gdyż jakby będziecie podróżować wspólnie, więc jakby trochę wolniej, bo jakby ostia będzie musiała cię po prostu przytrzymywać, żebyś nie spadł. Mhm. Bo to tym czarem, tym magicznym chodem, tak? Tak, tak. Tak. No to ostia cię będzie musiała prawie że wnieść tam.
bo jakby ona ma magiczny kutniety. Zajmie jej to dwa razy dłużej, żeby osiągnąć ten pułap 15 metrów. Ale jest... to i tak szybciej niż... Ale szybciej, tak, zdecydowanie szybciej. Robimy to, normalnie robimy to. Murki, co ty robisz? Wiesz, scena jak w Titanicu będzie. Ja wydam punkt szczęścia na dodatkową akcję, żeby rzucić się na goblesa i szarżę zrobić później, co? Dobrze, jesteś no jeszcze na odległość szarży. Jakby, czekaj. Czy na wiedzy teologii to jest potwór jakby taki magiczny, że moja broń mu nic nie zrobi, błogosławiona? Na wiedzy teologii to nie masz pojęcia, co to jest. A ma magię? Nie mam. Nie masz. To ja rzucę blesę na magiczną broń. Powiem tak, że Ostia nawet na naukę magię też nie za bardzo wie, czy mu zada obrażenie magiczne czy fizyczne. Gdyż każdy demon rządzi się swoimi prawami. Jakbyście go już spotkali wcześniej. Byłoby łatwiej. Dobra, to błogosławieństwo ochrony rzucę. Dobrze. Na pewno weszło, 15. No, no daje mi plus 10 do odporności i do siły. Woli. I do niego szarżuję. Mógłbyś tam mnie tego blesa dać. Ale ja będę tankował. Ja będę mu wchodził do mordy, stary. No ja będę go rozpraszał. Dobra, szarża. Chyc, pyc, pyc. 17. Weszło. 17. Dobrze. Więc zaszarżowałeś w niego. W jego nogę. Jakby wyżej nie sięgniesz. Atakuj. No bo tak zapomniałem. Czekaj, to jeszcze jest pierwsza runda taka atakująca, czy... Co? Nie, myślę, nie, czy to już jest... Runda atakująca. Dobra, nieważne. 3 plus... tak. Krzepa 5, siły 5, silny cios. No plus 7, no to na 10. Ataku. Dobrze, na 10. W sumie. Dobra, no tak, w sumie. No bo trójkę wyrzuciłem. No to dość licho. No widzisz, że trafiłeś go. No ale... To, czekaj. Iskry się posypały. 11. 11. 11. Iskry się posypały. Iskry się posypały. Ogień trochę buchnął. No i dobra. Trochę jakby kamienia pękło. Zrobiłem ci cieplej zdecydowanie, jak podbiegłeś do niego. Prawdopodobnie w następnej rundzie zaczniesz się pocić. Już się pocę. Ostia! Dobrze, to ja splatam. Dobrze. I splotłam. I rzucam. 17. Z 11 potrzebny. Dobrze. Więc biorę Rojba na pach. Znaczy zapewne na barana, żeby... Ze starym na plecach. To znaczy wtedy nie będziesz musiała rzucać tak krzepy po prostu. No to na plecy. No. Ile to twoje latanie trwa? No, Żuław mówi, że niby czar jest krótki, ale Żuław powiedział, że dwie rundy, nie? No. Dwie rundy wam zajmie, żeby tam dotrzeć na taką wysokość. A ja potem będę opadać powoli, więc ja będę wracać opadając, żeby nie depnąć... Znaczy, ja będę mógł się z niej wybić i tak skoczyć, wiesz, epic. Będziesz mógł, dlatego, bo jakby ten demon odchodzi cały czas przed ciebie. Dobra. Chyba, że go Murkit zatrzymał, zobaczmy. Wspaniale, Murkit, udało ci się go sprowokować, zatrzymał się w miejscu. Oh yeah. A nawet się odwróci w twoim kierunku, żeby ci pierdolnąć. Oh no. Fuck. Ale to też w moim kierunku się odwróci. Tak. Będziesz mógł się spinać po brzuszku. Po brzuszku i po kilkoczek, bo tak po brzuszku. Tak on. Mamy go, ma nas wyżej, będzie nas lepiej widział. No. Dobra, czas na God of War, kurde. Tymczasem widzisz, że Nat dalej nic nie robi. Dobra robota na to.
Znaczy, Nat jest trochę w kropce, bo powiedzieliście mu, że ma być tam ocalić świat przed nieumarłymi, więc tak sobie może chłop myśli, że kurwa no, głupio by było, jakbym tu zginął. Spokoj, jestem medykiem. To ja oddaję, zdejmuję małego psy pieska i oddaję Natowi, popiluj. Widzisz, że on go wziął pod pachę? Tak, podpiera się jedną ręką na mieczu, drugą ręką pod pachą trzyma psa. I tak obok stoi Freki i konie. Jakby co, to po prostu jakbyśmy zginęli, to udaj się do Królestwa Elfów, powiedz, że my zginęliśmy. Wydaje mi się, że jak zginiecie, to nie będzie już Królestwa Elfów. No to swoją drogą. Ja się udam prosto do Imperium. Wtedy? Tak. Ale jak nie zginiemy, to zaczekaj tutaj na nas, my zaraz wracamy. No zawsze mogę wziąć wszystkie konie, sprzedać. Hej, kolego, od sprzedaży to ja jestem tutaj ja, tak? No. Wskakuję ostry na plecu. Dobra. Lecimy, mała. Polecieliście. Tymczasem piękny potwór świat. Zauważył Murkito. Demon. Żółwie na chwilkę zniknę z kamerą. Dobrze. I tak na razie będzie potwór bił Murkito. Ja mogłabym poprosić, że tak ten, że jak Rojban, bo ja już go mam na plecach, a tam miałam kota, więc możemy założyć, że go tam wypuściłam, zanim ten Rojban wszedł mi na plecy. Tak. Prawdopodobnie dołączył pod drugą parę. Z Rojbanem na plecach. Tymczasem z Rojbanem na plecach, nie w takim ładnym nosidełku jak kot. Ale też mu się tak majgają ręce i nogi. Natomiast Murkit. Gotuj się na śmierć. Wiem. Nie powinienem tego robić. 001. Uniknę. Może. Jak gdyż, że nie liczymy punktów sukcesu. Kurwa P. Przerzut. Ile masz przerzutów? Pochwal się. Jeszcze 6. Jeszcze nie, jeszcze 5. I teraz weszło 0,4. Dobrze. Drugi atak z drugiej pięści. Paruje. Idzie w ciebie. I cię trafi. No to chyba wyparuje. Możesz go sparować. Przerzucę. Obawiam się, że jak tego nie sparuję, to mnie zabije. Sparowałem. Dobrze. Trzeci atak. Idzie w ciebie. No i cię trafi. Fight me, demon. No. Co? Pochwal się, ile kostkami rzucasz. Ja ci... 14. W co? We wszystko tak naprawdę, kurwa. Możesz sobie wybrać. No to w tuf. To w tufów. Tego to palcem tak. Bąk. Minus 13, czyli 1 damage. 14, to 2. No to mówię. Minus 13. A! To 1 damage. Bardzo solidny. Ja przypomnę o czym, bo może moi gracze nie pamiętają. Dostaliśmy magiczny pierścień. Wiem i zaraz go użyję. No. I czwarty atak idzie w ciebie. Ile? 006. No co ja mogę? Możesz otrzymać obrażenia w wysokości 15, czyli 2. 60. Chłop dostaje po 1-2 obrażenia i już narzeka. Robi normalny dziwny by dostał w tym czasie, wiesz ile? Wiem. 12. Normalny ziołek by już 2 razy był martwy. Pewnie. I to już koniec jego akcji. No, to nie jest tak źle, słuchaj. Zaraz pierścionek użyję. Zaręczynowy. Ognisty demonie wyjdź za mnie. Wiesz, że ja źle policzyłem? Bo nie dostałem za pierwszym atakiem nic, bo 14 mam teraz. Bo 3 strzału nie ma. Dobra, jednak nieważne. 13 dostałem. To dobrze, że ja nie zapisuję tyle, ile ty dostajesz obrażeń.
Myślałem, że jeszcze plus 10 do odporności. Natomiast widzę, że tutaj czat wspiera zdecydowanie Pomtwura. I zaczynamy od Rojbanura, który w sumie zwisa i leci na ostry. No ja lecę jeszcze, nie? No, a w sumie to teraz jest... Tak, u mnie to będzie tak, że lecimy dalej, nie? Bo ja nie mogę nic w tym czasie zrobić. Znaczy... Ręce masz wolne! Czekaj... Ale myślę, że nie, no bo ten czar miał trwać krótko, więc skoro przedłużyliśmy go na dwie rundy, to nie powinnam. Znaczy odległość na dwie rundy, macie. A długość trwania czaru nie trwa dwie rundy chyba. No nie trwa, ale no to wtedy jest bez sensu to, co mi powiedziałeś. Nie. Żeby dotrzeć do niego na 15 metrów, potrzebujesz dwóch rund. Czyli to, dotrę w takim razie na 7,5 metra i zostawiam Rojbana, bo spadnę. Bo ten czar jest krótki. No tak, albo możesz go wznowić. Wyczarować. A. Ponownie. No dobra, okej, to znowu chcę. W takim razie. Jakby zanim spadniesz, no to zdążysz go doczarować. Więc... Okej, dobra. Okay. No. To tak. To plot. Chyba, że nie wejdzie, no to wtedy zostawisz Rojbana. Nie, no, gdzie 11 rzuciłem. No, to bez problemu. Ja założyłem sobie, już przymierzam się do założenia pierścionka od elfów też. I Rojban mógł sobie na przykład przesunąć turę na koniec, żeby móc skoczyć jeszcze w tej turze. A to mogę w tej turze, bo już jesteśmy na tej wysokości? No jak ostia tam dotrze, to tak. Będziemy na 15. Chyba, że chcesz jeszcze jedną turę i wtedy będziesz na 7,5, jeszcze plus 7,5. Nie wiem, to będę za wysoko. No to w połowie można przecież zejść, nie? Dobra, lecę mu na bebech. Skaczę mu. Dobra, to ja tam rzuciłam, weszło. I muszę sobie obliczyć kolejną turę. Pancerza. Uki. Natomiast 10 ulepszenie spowodowało dość mocne ulepszenie potwora. Dzięki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Tak, 10 było. Więc ostia doniosła cię rzeczywiście na górę. Widać, że rzeczywiście czarowanie nie jest jej obce i mogła w połowie jeszcze w drodze wyczarować dalej, że mogła jeszcze wspinać się wyżej. I roj babanie. Najpierw Murkit będzie. Chyba, że chcesz przed Murkitem być. Nie Murkit. To Murkit. Bijesz czy się cykiasz? Byłem wyciszony. Stuwa wypadła, ale przerzucę. Nie weszło, pierwszy atak nie wszedł. Okej. Okay. Drugi atak. A mogę przerzucić, przerzucę. Dobrze. Co ten Murkit dzisiaj? Przed. 43. Walczy jak niziołek. Nieudolny. Zgadza się. Dycha. Tak, nie walczył przez całą zimę. Dycha. Dobrze, dycha. No to rzucaj dalej. Dycha. A, i dwa. A rzuć jeszcze na siłę woli. Jasne. 20. No dobrze. To ci dorzucę. Ile masz stopni sukcesów? Stopień sukcesów? Mam... 60, 20 plus 10 z blesa to jest 5 sukcesów. Czy 6? 5. 6, bo jeden jest wstępny. Czyli 6. Czyli 12. Widzisz, że twój młot rozpalił się białym ogniem. I teraz mi podlicz wszystko, ile to jest obrażeń. 12, tak, mówisz? Tak, plus 12. Plus 12, 24. Plus... Tak, 5 krzepy, czyli... 24 plus 29. Silny cios, to już jest... 30, 31. Tak. 31.
31. Dobrze. Widzisz, że tym razem potwór ryknął wręcz niczym z bólu. Zmroziłeś mu stópkę. Zdecydowanie. Widzisz, że kawałek się odłamał, że wylewa się z niego magma. Kolejny atak, trzeci już teraz. I trzeci atak. Wchodzi, 28. 28. W sumie 10. W sumie 10. No widzisz, że ten pierwszy, drugi atak, który trafił, drugi atak był jednak no to, to był zdecydowanie najpotężniejszy do tej pory i trafiłeś go w jakiś czuły punkt. Gdy próbowałeś go trafić znowu tam, no to widzisz, że już ciężej. Dobra, i ostatni atak. Nie wejdzie, ale przerzucę. 0-1. No ale w głowę nie trafi mu. No nie, nie, nie ma szans. W ten może by cię z katapultu wystrzelili. To może propozycja taka, że jak 0-1 w głowie nie trafi, to jakiś kret musiał. Nie no, to nie ma znaczenia, bo on no dobra. Nie ma pancerza w ogóle. Trafi. W mały paluszek. No. Czyli nie ta kostka, nie lubię tej. Nie, on w ogóle nie ma pancerza, jest... Na wogu... 5... No, 12. Kabie demonem. 12! Widzisz, Murkicie, że zdecydowanie to był mocny cios. To był bardzo potężny cios i widzisz, że tak jakby jego ogień lekko osłabł. Co ci może lekko pomoże, Rojbanie, bo... Będzie mniejsza szansa, że ci trafi spływająca magma, lawa i ogień, wybuchający mu z pępka. Kiedy kupisz nową koszulkę i grzebiesz w pępku. Rojban natomiast. Teraz ty. Mhm. Jesteśmy już na tej wysokości... Maksymalnej. Mhm. To... Daję ostry buziaka w policzek i lecę. Rzuć sobie na krzepę. Tak, dlatego założyłem ten pierścionek, który mi daje plus jeden do siły od elfów na minutę. A nie, bo to daje do siły, a nie do krzepy, nie? No to ci podwyższymy o tyle, żebyś miał do kolejnej pełnej liczby. Ile masz teraz krzepy? 41. No to policzymy jako 50. Dobra. Rzucam. Rzucaj. Przerzucę. Przerzucaj. A nie, kurwa, źle spojrzałem. 0,9 wyrzucimy. Odbiłeś się z Osti. Niczym Adam Małysz z Belki. Poszybowałeś w powietrzu. A raczej stylem machającym rękami i nogami, żeby zaczepić się go. Nie, jak kot leciałem. A, dobrze, też możesz. Czyli zestresowany i zesztywniały jak kot. Tak. Wbiłeś się na prawie tej samej wysokości bez... wielkiej straty. Tak, dokładnie, nie z belki, tylko z progu. Dokładnie tak. Jak już to powiedziałem, to też miałem wrażenie, że się pomyliłem. Liczyłem na to, że nikt nie... się nie skapnie. Czyli był rekord skoczni w Bretonii właśnie padł. Tak. Szczególnie, że do tej pory nie mieli żadnej skoczni. Chuj. Natomiast doleciałeś. Może straciłeś na tym 1,5 metra wysokości, przelatując pomiędzy, więc masz do niego... ile? Na 15 metrach no 14... No to do mordy masz 4 metry, 5. 4 metry, 5, no. No, czyli takie 2,5 rundy. Okej. Okay. Tylko musi tą mordę jeszcze otworzyć. Pogilgoczę go w dosek. Pod pachą, tak. Halabardy. Ale! Zrobię takie... A, iść ty zanim ty go pogilgoczysz w nosek,
Zobaczmy, czy on dostrzeże, że Oskar przed nim lewituje. Nie. Tak. Ja tam krzyczę, fight me demon. Mm. Na początku jednak on chce sprzedać kopa Murkitowi. No i weszło. Też to unikam. Kopa. Kurwa. Nie weszło. Przerzucę. Dobrze. Wiesz co? Trafił mnie. Trafił cię. Niesamowite. Za ile? A, to ja ci mam powiedzieć. Za jeden, za jeden. Kurwa, widzisz, miałeś szansę i ją zmarnowałeś. Mój drogi, wyrzuciłem 2 9. Który wynik wybierasz? 9. Wspaniale, trafił cię za 17. Czyli 4. Na szczęście widzowie wzmocnili go o jedną siłę więcej niż miał do tej pory. 17, tak? 17. No 4, bo wcześniej 13. To tak, 4. Zostało mi 9 kapeków, muszę pierścionka użyć. Drugi raz. Próbujecie drugą nogą kopnąć. I cię trafi. Paruję. Sparowałem. Dobrze, w takim razie próbuję cię trafić trzeci raz. I cię trafi. No i co ja mogę zrobić? Nic już nie mogę. No nic, nie masz racji. 12. To nic. To nic. Za to, widząc osty, która mu lata przed nosem, zamachuje się łapą i trafi. A mogę uniknąć? Możesz. Mam unik. Tak, możesz opaść szybciej w dół. Nie stanie ci się krzywda. Tak, tylko po prostu na przykład stwierdzisz... Ups! Muszę sprawdzić, z czego był unik, bo dawno nie walczyliśmy. Ze zręczności. Pięknie. Już dawno walczyliśmy, tak? I teraz trzeba szukać, co ja mam, czego nie mam. Zręczność, mówisz. Jeden, a tu 3. 30. Weszło. Dobrze. O mały włos można by powiedzieć, że prawie by trafił. I widzicie, że na tym jego atak się skończył. Widzicie również, że jakby zapłonął znowu mocniej. Znowu tego ognia jest więcej. Rojbanie. No, słuchaj. Widam się. Rzuć mi kasetką. Masz 25% szans na to, że coś na ciebie będzie lecieć. 13. Czyli coś na ciebie leci. Zależy, jak liczyłem, bo mogę mieć szansę do 75%, że nie leci. Nie ustaliliście tego. No właśnie, teraz to ustalmy. To ustalmy to. Masz 75 i w górę. Że mi na mnie coś nie leci. Tak. I już możesz rzucić jeszcze raz. Dobrze. 55. Dobrze. Prawie na ciebie poleciało. Prawie spadło na Murkita, ale też nie spadło. Bardziej to są odrywające się kawałki po prostu wszystkiego dookoła. Więc spinasz się. Jesteś już coraz bliżej. Brakuje ci 3 metrów. Okej. Jak myślałby go Murkit i jemno w duży palec u nogi, to może krzyknie z bólu. A teraz Murkit. No to... użycie pierścienia to jest natychmiastowa akcja, czy... No tak. To używam go. 14 już ma. Dobra. I 4 ataki. Pierwszy atak. 15 wchodzi. Dobrze. 7 plus 7, 14. Dobrze. Drugi atak. Wchodzi 35. Dobrze. Damage. Też 14. Trzeci atak. Też wchodzi 21. Też 14. Nie, 9. Kurwa.
Już policzyłem sobie w głowie, ile to będzie do 14. Dobra. I czwarty atak 0-1. Przeklęte niziołki, okay. Jakie znaleźć. 9 plus 7, 16. Czekaj. Plus 8. Przepraszam, 17 w sumie będzie. Dobrze. Zapomniałem szału liczyć. Twoje szaleństwo natomiast doprowadziło do tego, że widzicie, że zdecydowanie demon lekko się słania na nogę, wręcz może tak, by tak powiedzieć. Zdecydowanie jest mocno osłabiony. Tymczasem Ostia. Ola, wyciszona jesteś. Już nie mam nic ciekawego do powiedzenia. Chciałabym spróbować, jak działa na niego moja magia. Więc zamiast rzucać kilkoma kulami, rzuciłabym tą kulą jedną, tym ogniem użyć. Dobrze. Żeby to przetestować. Więc spadając, obracam sobie się w powietrzu, tak żeby go widzieć dobrze. I wycelować. Splotę sobie, splotłam, bo mam plus 10, więc mi weszło. I dwie kostki. Potrzebuję aż 6. A rzuciłam, już mam 2, a rzuciłam 8, 1 i 7, więc stworzyłam. I ona... To jest magiczny pocisk o sile 4. Plus masz jeszcze... Plus tam, tak. Za magię to 1. Ma za magiczny pocisk to 1. Coś tam jeszcze miało, nie? No tak to nic nie zrobić. Jest za słabo. Albo on jest o sile 4, ale ja też powinnam rzucić sobie jakby dziesiątką, czy... Tak. A, dobra, właśnie. I z dziesiątki mam 7, więc 4, 7 to jest 13 plus te 1 za magiczny pocisk, to jest 14, czy morderczy pocisk, plus 1, I to tak, bo z Ulryka mi nie weszło, bo nie rzuciłam dziesiątki. Tak jest. Czyli 14. Tak. Dobrze. Widzicie, że zdecydowanie cios Ostii rozpalił go wręcz. Można by powiedzieć, że uderzył go i widzicie, że ten ogień jakby został wchłonięty przez niego. Macie wrażenie, że znowu jakby się wzmocnił. Ewidentnie jakby płomień z niego buchnął silniejszym żarem. Matematyka. Matematyka, ile się uleczy. Czyli tak jest na minus tyle. Okej. Powiem wam coś później po walce. Natomiast teraz on z powrotem. I widząc to trafienie, które otrzymał rampam pira, rampam para. A to moje czy Murkita? Nie, no to twoje. No, jestem po jego stronie, nikt mi nie rusza. Rampam pira, rampam para. W Murkita leci. Nie zła petarda. Pam para. Kul ognia chmara. Co? Widzisz, że po prostu z ręki mu tryskają kule ognia w twoim kierunku. Mogę unikać. Nie, to jest magiczny popis. Wiem. Ale traf tylko 3. Nie. Ignoruj.
pancerz. Nie ignoruję. A nie ignoruję. Nie, nie ignoruję pancerza i wytrzymałości. Ale na pierwszej skuli ognia otrzymujesz 18 obrażeń. Super. Bo wyrzuciłem 0. Na drugiej skuli ognia znowu wyrzuciłem 0. Czyli 18, 18. Nie, bo jeszcze dorzuciłem. Spokojnie, 22 na drugiej. I trzecia. 5. 30. Nie, liczysz każdą oddzielnie. Czyli 18 minus 13, z pierwszej dostajesz 5. Z drugiej dostajesz, minus 14, bo masz pierścień. Czyli z pierwszej dostajesz 4, z drugiej dostajesz 8, a z trzeciej nie dostajesz nic. Z pierwszej dostaję 4, z drugiej 8. Tak. To czekaj, ale w sumie czy to odliczając już, tak? Odliczając już od pancerza i wszystkiego. 4, 8, no co na dwóch jestem... No dwa mi życia zostały teraz. Normalnie by to pół wioski Niziołku zabiło, ale jest jeszcze na dwóch życia. Na szczęście, nie martw się. Sprawdzimy, czy on zaraz dojrzał Roybana i może to ocali twoje życie. Nie wiem, ja dziękuję. Dojrzał. Ale jako, że Rayban w sumie nic nie robi, to zastanówmy się, czy jest warto, nie warto. Więc spróbuję cię trafić z piąchy jeszcze tej, która wystrzeliła w ciebie kulę ognia. I możesz to unikać lub sparować. Unikam. Albo znikam. Uniknąłem. No i chuj, no i cześć. Uniknąłeś. Jest ciężko. I na pyrę go wali. Tak, i teraz Roybane, który wspina się, jesteś już metr od jego paszczy. Widzisz tą wnękę, która wręcz wysuwającą się szczękę, na której możesz się ulokować, zanim ją otworzy. No to robię. No to w następnej turze będziesz mógł chwycić się za jego warę i poczekać, aż otworzy. Czekam. To ja go teraz walę. Dobrze. Pierwszy raz. W tym czasie go zabiją. Wchodzi 38. Dobrze. Nie, no to wal na obrażenia, on nie robił uników, ani nie parfi. No dobra. Jakby już rzuciłem, to teraz będzie plus 8, czyli 15. 15. Drugi atak. 21 wchodzi. 6 plus 8. 14. 14. Trzeci wchodzi, 31. 0. Dycha jest. Przerzut. 8. Czyli plus 8, 26. 26. 26. I czwarty atak. Czekaj. Dobra. Na obrażenia krytyczne. Już? Dobra. Fajny widem. 11. Jak to było? Niżej czy lepiej, czy wyżej? Niżej lepiej. No to 11 jest jak coś. To jest, mój drogi, bardzo dobry rzut. Ale nie dla Roybana. Widzisz bowiem, Murkicie, że zachwiałeś zdecydowanie demona. Wręcz widzisz, że jego noga jakby pękła. Masz wrażenie, że zaczął się rozpadać i poszczególne jego elementy zaczęły się rozpadać, że płynie z niego dookoła magma i lawa. Natomiast widzisz, że zaczęło się to od jednej nogi, nagle druga zaczęła się kruszyć. I w ciągu... rzuć Murkicie K4. Tak, Roybane jest 20 metrów wyżej. Nieciekawie. Jeden. W ciągu jednej tury, czyli w następnej turze, on się rozpadnie całkowicie. Teraz ja jestem. Szukam blesa jakiegoś. Jak ja to widzę, to mogę sobie znowu rzucić te podniebne schody i spróbować dotrzeć do Roybana? Możesz. To jak chcę.
Chcę go zabrać z tym. Jesteś mniej więcej tak na 7 metrze, więc jesteś w połowie drogi do 15. Rojman, a ja mam tylko 15, mogę iść, nie? Bo tak, idę sama. Tak, tak, tak. Rzucam. Dla pewności wezmę sobie z kostura tym razem jeszcze. Dobrze. Jeden ładunek. A żeś odjebał, kurwa, niewielki. 7, 8 i 9. No co ja mogłem? To jest. 7, 8 i 9. Czyli kareta asów. Bo w drugiej turze tego potrafię się złapać. Dobrze. To znaczy na razie dotrzesz mniej więcej w pobliżu Rojbana. Możesz go złapać od razu w sumie. Rzuć na krzepę. Mogę ich później złapać. Makao. Krzepę mówisz. Dobrze, próbujmy. Przerzucę. Pierwszy raz. Przerzuciłam. 11. 11. Dobrze. Złapała się Rojbana od tyłu, który może jeszcze nie zdążył nawet zobaczyć, co się tam odpierdala na dole. I Rojban, ty poczułeś, że ktoś cię złapał po prostu za ubranie, pod pachy. Patrzę do góry, co się dzieje. Patrząc do góry, widzisz, że potwór ryczy z buru i otwarł paszczę. Czyli to jest moja szansa. Fuck! To jest twoja szansa! Nie! O nie! Jako, że potwór nie zrobi. Natomiast możecie sobie wszyscy rzucić na spostrzegawczość, na słuch. Ostia i Rojban na minus 10, bo obok was ryczy olbrzymi potwór. Dla mnie weszło. Rojban, rzucę na inteligencję. Mi też weszło. Przecież bym nie brała cię z powodu statu. Ale jest pazerny. 0-1. Dobrze. Wszyscy usłyszeliście tuptańsko. Okay. Za waszych pleców. Takie tupu, 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 tupu. Czy to gamon? Pożar. Jeżeli się odwracacie, to możecie zobaczyć, że mała istota biegnie co sił w nogach w waszym kierunku. Pochyloną głową w dół, z łapkami powiewającymi wzdłuż ciała, mniej więcej w pozycji ekierki. Czyli tutaj ma nogi, tutaj ma głowę. Co to za Naruto? Wprost. Tak. Mimurkicie, widzisz, że w tym momencie, jak rozpada się to wszystko i wylewa się magma i ogień, to widzisz, że w drugą nogę coś z ogromną prędkością i siłą przydzwoniło. Bo dosłownie masz wrażenie takie BOOM! Rybanie, ty zobaczyłeś, że wszystko zaczęło się trząść przed twoimi oczami. Cały ten demon i potwór. Wszystko się kruszy. Widzisz, że też morda się kruszy i tam wszystko spływa i ten kryształ też spływa. Czy mogę złapać kryształ? Jak cię Ostia do niego... obniży? Tak. Ostia, łapmy kryształ, bo jak pierdolnie jak to Rafiki. Możemy buchnąć. Dobrze, to obniżam się tak, żeby mógł złapać. Dobrze, więc wrócimy tak. Rojban będzie po Ostii, żeby ona mogła tam dotrzeć. Jasne. Ostia zniża się do kryształu. Rojban, rzuć na zręczność. Ostia zbliża się do kryształu. Ty ją jesteś na targówku z dziewczyną. Coraz dziwniejsze te nasze randki. Przerzucę. Dobrze. Weszło. 4 sukcesy. 4 sukcesy. To dużo mało wydziewki. Złapałeś. Patrzę ci w ręce, ale go trzymasz. Mhm, jasne. Natomiast... Murki, co robisz? Widzisz, że lawa płynie w twoim kierunku. Raczej jestem troszeczkę ranny, więc pewnie powoli zaczynam jakoś się otaczać, bo jestem nam już dwóch tych życia. Mhm. Widzisz, że na szczęście cały potwór po tym drugim ciosie zachwiał się do tyłu i leci do tyłu.
No i dobra, ja idę w drugą stronę, jakby takie... Zawijaj to się stamtąd. W stronę tam... W stronę lasu elfów. W drugą stronę niż wy przeszliście. W drugą stronę niż stoi nad zwierzęta i wy. Mhm. Ale do lasu elfów ma jakieś parę godzin drogi jeszcze, więc no tam nie doleci. No ale resztę tego lasu prawdopodobnie spali, jeżeli się go nie ugasi. A mogę rzucić blesa, aby go ugasić? Możesz. Wolisz się najpierw odsunąć od lawy, czy zaryzykować? Kurwa, masz takiego blesa i dopiero teraz mówisz? No. To się najpierw odsuwam chyba, bo jednak to mnie zmiażdża. To najpierw się odsuwasz? Nie, to leci... Znaczy nie. Lawa się spłynie, bo ja mam lawa płynie się wszędzie. Nie. Tak, dobrze. Murkicie. Poczułeś w tym momencie, że jak ty się zacząłeś oddalać, coś cię ścięło z nóg. I czujesz, że podróżujesz na tym chwiejnym i mało stabilnym. A nie powinienem tego mówić. Nie, widzisz, że jakby twoje nogi są złapane za jego łapki, natomiast jeżeli nie napniesz brzucha, to będziesz walił głową o ziemię. Wiem. Jeszcze klęczę tak I jeszcze bles w tym czasie. Przy okazji przypalony. Tymczasem. Jak plan wygląda. Rojban i Ostia wracacie z daleka od tego rozpadającego się wszystkiego i widzicie, wszyscy widzicie, że w miejscu, gdzie był ten demon, w miejscu, gdzie to wszystko się działo, pojawia się ogromny wir ognia, który zaczyna zasysać go, wciągać na drugą stronę. Zaczyna go wciągać do domeny chaosu. Za 69 lat macie przejeba. To zajebiście. A dokładnie Murkit. A mogę zgasić ten wir jakoś, czy nie? Nie, widzisz, że wir zaciąga jakby resztki demona. Pozostają tutaj resztki płynącej magmy, lawy i wszystko, co się z niego wydobyło. I kryształ. Lawy zgasz. To znaczy magmę gasić. Możesz. Tak powoli. No to puszczam takimi soplami. Dobrze. Znaczy potem jak ożar cię odstawił na ziemię. No, to jest to też, to nie co to było, odmrożenie. Kamaś, no zmrozi ciało krew przez przeciwnika skazana postać dla siebie osoby. A nie, to jednak nie mogę. To jednak nie. No, mógłbym puścić też w sumie lodową zamieć, ale to brakuje mi tych punktów magii. Lodowy pingwin. Mogę ci rzucić ten mój ten, jakbyś chciał. No nie, bo to magia. Ja tylko się modlę. To chuj. Pali się. Dobrze. Widzicie, że rzeczywiście to wszystko dogasa. Drzewa łamią się i sypią dookoła. A rzucę sobie. Wiecie, cały ten mały lasek prawdopodobnie wkrótce zajmie się ogniem, więc najlepiej będzie wam podróżować jednak jak najszybciej do rzeki. Mhm. Na szczęście wszystko jest pięknie oświetlone przez płonące drzewa, więc przez długi czas nie będziecie potrzebowali pochodni. Natomiast przy koniach, które są odwrócone tyłem do pożaru, czeka na was Nat, trzymając konie tyłem do pożaru. Jak opadliśmy na ziemię, no to ten, ja tak staję na stabilnym podłożu i tylko tak Rojbana oglądam sobie z każdej strony, czy się mu nic nie stało. Rojban, rzuć mi na odporność. Weszło 0,6 z 43, więc dużo. Wspaniale. Masz odparzenia na rękach, ale nie są to nawet takie, że się zrobią z nich bąble. No to... I jako drugą rzecz, co chcę się przyjrzeć temu kryształowi, czy to możesz spaczeń jest na chyba? Nie. Spaczeń widziałaś. Czerwony spaczeń. W czerwonym świetle wszystko jest czerwone. No schowajmy to lepiej, żeby się nie trzymał, bo nie wiadomo jak to działa. Widzisz natomiast, że w czerwonym krysztale jest coś w środku.
Mogę zerknąć na to? Biorę tak pod światło i tak patrzę, co tam jest. Jest tam jakiś przedmiot. Ciężko wam dojrzeć, bo kryształ nie jest przeźroczysty. To chuj rozbijam. Tak jak powiedział, tak zrobił. Aha, ja może się za... Aha. Jak go rozbijasz? Rzucasz? Wiesz co, nie. Bardziej obstukuję jakimś sztyletem, czymś, tak wiesz. Dobrze. Tylko sztylet w sztylet i takie dłuto sobie zrobiłem. Chuj, robię z jego rzeźbę kryształową. Dobrze. Troszkę ci to zajmie. Tak... 5 godzin. Spoko, jadę na koniu i obstukuję. Dobrze. Słyszycie, że Ryban jedzie na koniu i obstukuje kryształ. Jesteś pewien, że to jest bezpieczne? Tak, bo do tej pory nic się nie stało. Jakby miało coś się stać, to już by się stało. Ale zanim stało? Wyruszyliście jeszcze konno, jeżeli nad tak... ktoś jest ranny? Zaraz się poskładam jakoś, tak na czarny murki. Chodź, kurwa, poskładany to ty już jesteś. Chodź tutaj, panie Aratannik, pomogę. Korzystaj, póki mamy zielacza w drużynie. Pomogę, co mogę. No dobra. Jako, że ty jesteś ciężko ranny. No ciężko już. Są stały na wozie. Ty, a jak ten pierścień mi nie zniknął, to nie dostałem krytyka. Jak to ci nie zniknął? Co? No bo on po jakimś czasie te 5 punktów życia znika, czy to mnie leczy po prostu 5 punktów życia? To ci dodaje 5 punktów życia chwilowo. No chwilowo, jak już jakby dostałem ten damage, zostały mi 2. Pierścień się wyłączył. A, to nie, to widzicie, że nagle niziołek zemdlał. Ty, to na 0 pewnie będę jak... Nie no, byłeś na 2. No dobra. Czy jesteś na minus 3? No. Dobrze, że mówisz. Taki gracz to ja szanuję. Gracz. Kurde. Tę pułapkę zostawiłem sam na siebie. 46 na minus 3. Ale jesteś sprytny. Kurwa, strasznie. Nie mam zębów. Co to byś mógł dostać? A jeszcze rzućmy, w co dostaniesz najbardziej, o. No dobra, to rzucić, czy ty chcesz? To rzucaj. Będzie na ciebie. 58-85, czyli prawa noga. Prawa noga, wspaniale. Tam je przy ojcach przypalił. Nie. Drugie. Jedno zamrożone, drugie przypalone. To jeszcze tak, K10 na pół. Widzicie, że niziołek zemdlał. Powtórzysz, bo mnie ścięło. Zemdlałeś. I dokładnie, jak widzicie, dopiero teraz ta zbroja, jakby, którą niziołek posiada, prawdopodobnie ocaliła go przed utratą stopy. Natomiast widzicie, że nad błyskawicznie zdjął mu jednego z butów, prawego buta. Widzicie, że 4 palce są zmiażdżone, są wręcz nie do odratowania. Na stałe obniża ci się, mój drogi, szybkość o 1. O Boże, Pepek leci. Posrałby mnie. Szybkości bym miał wtedy 3. Krasnoludy. Posrałby mnie, Pepek leci. Dobrze. To jednak tylko 3 palce są zmiażdżone. Ale są do odratowania. W przypadku, gdy stracił więcej niż 3, to już nie. No i pyk, 2 pepeki. Wspaniale. Miało być tak pięknie. Po I dostałeś 3 punkty. Więc dostajesz punkt obłędu. Punkt obłędu? Tak. Za krytykę. No dobra. Za każdego krytyka dostajesz punkt obłędu. 3 punkty obłędu? Nie, 1. No. Za każde trafienie krytyczne dostaje się punkt obłędu. Źle to mogę sformułować. A mogę powiedzieć, że 3. Koleko! Tak, Murti zemla, ale uśmiechnięty. Uśmiechnięty, ale pierdolnięty. Z Ludykiem już się wita ten. Tak, no to nie, to widzicie, że Nat zrobił co mógł. Rzeczywiście tą nogę przywrócił mu do jakiegokolwiek stanu. Te palce wyglądają trochę lepiej, ale widzicie, że pomiędzy nie postawiał jakieś takie drewienka, jakieś deszczułki. Unieruchomił mu tą całą stopę, owinął bandażem.
później owinął jeszcze jakąś szmatą, kolejnym bandażem i znowu szmatą. I następnie widzicie, że go cuci. Panie Murkit, Murkicie, Murkicie, wstawaj, wstawaj. Już wstawaj, a kur... Nie wstawaj na nodze. Tylko się budzi. Tak, bo wstać. Na tej drugiej. Dobrze, na podeprzyj się. Się podpieram młotem. Czekaj. Masz tu pić. Podpieram się młotem swoim. No. No to słuchaj, Murkicie, prawie straciłeś 3 palce od stopy. Dobra, demon rozjebany, wsiądę na Rolanda. No, więc tak, wsadzimy cię na Rolanda i będziesz jechał i masz nie chodzić na tej stopie, dopóki ci się dobra, to nie polepszy. Dobra, spoko. Bo ja byś, wiesz, stracił palce, to byś, kurde, już więcej no nie zatańczył w palecie. No. Widzisz, Murki, dobrze, że nad z nami jedzie, żadne z... ani ja, ani Rayban, raczej byśmy nie wpadli na to, jak to ogarnąć. Znaczy, mogłabym ci przypalić. No, gdybym nie został. Ja bym mu tam szyszki między te palce wtedy wsadził, więc wiesz. No głupio by wyszło. Tak, a najśmieszniejsze to Murkit mydlejący, mówiąc nie trzeba mi pomocy. Ale dobrze. Co robimy z tym małym gówniakiem? Tak. Pożar, chodź no, ono tu. Widzisz, że on tak podchodzi do was? Widzicie, że on wciągnął trochę magmy i wydaje wam się, że jest trochę większy. Urosłeś, koleżko. Pożarł i urósł. Chyba go obraziłeś. Nie. No pożarł, bo zjadł. A nie to ostry, on mu pokazał jakieś be, powiedział. No, że urósł, że tak. No tak. Brobgrok. Ty, tak, Brobgrok? Brobgrok. Dobra. Krunkra Brobgrok. Kragnak Brobgrok. A, czy ja mogę jakiś rzut na inteligencję? Tak. O co mu chodzi? Może ten... demon umarł. Słuchaj, mam plus 10 do czytania i pisania i znajomości języka z poligloty. No tak. Jakiś to język jest. 21. Bredzi. Widzisz, że niziołek go rozumie. Może to przez wzrost, a może przez poziom inteligencji. Zabierzmy go ze sobą, Igor nauczy się tego języka szybko. Ognistego demona chcesz zabierać do lasu elfów. No, Gorgor! Kurwa. Gorgor! Murki tłumacz. Masz na imię Gorgor? Jak masz na imię? Czy ty nas rozumiesz? Murkit. Etu. Etu? Kraggar, Murkit, Rayban, Ostia, Kragnag? Nazywa się Kragnag. Ja pokazuję... Nie. A ty? Ty? Pożar? Żorgok. Żorgok. Chyba ze Śląska. Żorgok. Więc Żorgok. Co ty byś od nas teraz chciał? O. Gorgor. Kurwa, Gorgor. Gorgor. Widzisz, że wskazuje na ciebie, Rayban. Gorgor, Krzysiu. Gorgor. Krzysztof? Gorgor. Czekaj, czy on Gorgor mówił na to, że zabiliśmy tamtego? No ale to ty zabiłeś, to by na ciebie pokazywał. Tak by było. Co, czy mam zabić Raybana? Kill him! Uspokój się tam. Daj mu gałązkę, patyczek daję temu, żeby narysował, o co chodzi. Hieroglify, kurwa. Jaki on jest uroczy. Dałeś mu patyczek? Mhm. Wziąłem patyczek i rysuję. Zjadł swój patyczek. Widzisz, że tak narysował strzałkę w ciebie. Gorgor. No i dalej.
Piszę Gorgor i znak zapytania, question mark. I że on nie rozumie. No tak, to ma sens. Gorgor! Kryształ pokaż. Pokazuję kryształ. Uuu! I chował kryształ. Pokazuję kryształ. Uuu! Chcesz ten kryształ? Nie. To nie chodzi o kryształ. Czym jest Gorgor? Riś. Riś. Murgit. Gdzie schowałeś kryształ? No to jest taki kryształ mniej więcej pół metra na pół metra. No to spory kurwa kryształ, ja myślałem, że on troszkę mniejszy. Nie, to jest taki wielki kryształ. Okej. To trzymam go dalej w rękach. Riś. Daj mu go. Dać ci? Riś. Daję mu. Tylko nie zjedz go. Bo tam coś jest i ja chcę zobaczyć, co tam jest. Że wziął i trzęsie. No chcę go zniszczyć. Riś. No chcę go zniszczyć. Zabieram. A, Zaraz ci oddam. Oddam. Oddawaj. Oddawaj. I widzisz, że zaczyna uciekać. Gornij go. Oddawaj. No widzisz, że ma prędkość taką dwa razy większą niż ty. Co? Scooby-Doo. Pożar, stój! Poczekaj, dogadamy się. No właśnie, stój pan, Ożgor. Ożgor, stój. Ożgor. Stój, nie zabiorę ci kryształu. Ryszczysz. Ryszczysz, Ożgor. Ożgor. Chcę po prostu zobaczyć, co jest w środku. Tak. Tak. Ryszczysz. Ożgor. Ryś? Czy ja z niego rozumiem, że ty chcesz to otworzyć ten kryształ, tak? Czy nie? No to tak jak ja, to otwórzmy go razem. Ryś. On też ryś, ale on chce go otworzyć. Czy jakby on może szybciej to zrobić, Rayban, jeżeli z tego co on mówi. No, rozumiem. To otwieraj. Ożgor. I widzisz, że te jego żółciutkie ręce zrobiły się wręcz białe. I widzisz, że ten kryształ zaczął się spłaszczać po bokach. Jakby się topił. Następnie go obrócił. Znowu go stopił. A następnie widzisz, że bierze i... I go rozciąga. I widzisz, że to jest w środku kryształu. Zostaje jakby w miejscu, natomiast sam kryształ rozciąga się niczym na tych filmikach, co ludzie robią te cukierki. No wiem, o co chodzi. To się nam po ten przedmiot. Dobrze. I wyjmuję. Dobrze. Wyjmujesz ten przedmiot i dostrzegasz, że jest to przedmiot mocno nietypowy. A jaki to jest przedmiot, dowiecie się po przerwie. I wracamy do was, drodzy widzowie. Groszu mówi, żeby was odciszyć. Ja mówię, że przyciszymy tylko Grosza w takim wypadku. Okej. Żartowałem. Dzisiaj jest dzień kawalarza, gdyż wędkarza już był. Natomiast z kryształu, który się rozwiera, który się otwiera, z którego coraz więcej się wychodzi z niego, widzicie, że Rayban, widzisz klingę, widzisz rękojeść broni. Przepięknie zdobioną rękojeść. Miecza. Jednoręcznego. Wspaniale zdobioną. Dostrzegasz również, że jest bardzo bardzo pięknie wykonana i jak wyciągasz dalej, widzisz, że rzeczywiście jest to miecz jednoręczny. Natomiast sama klinga, same ostrze jest przepięknie
zrobione. Wygląda na piekielnie ostre. Widzisz również, że wewnątrz jest jeszcze opadająca w dół, podczas gdy kryształ się rozpadł, pochwa na ten miecz. Natomiast samym mieczem dostrzegasz, że jest zrobiony z nietypowego metalu. Jakieś zdobienia ma? Pochwę podnoszę oczywiście. Tak. Widzisz, że sama klinga ma na sobie runy. Natomiast sam miecz widzisz, że ma napis na samej rękojeści. Sama rękojeść wydaje się też dość krótka, jak na miecz jednoręczny. A co tam piszą? Jest napisane w języku runicznym również. Krasnoludzki. Kazaliki. Ktoś z was po krasnoludzku? No może. A ja. Przecież. To czytaj. Tak mu nastawiam, żeby przeczytał. Jakbym trzymał wielką kiełbasę. Dobrze. Na rękojeści... To się zostało wykute przez elfy. Na rękojeści widzisz, Murkicie, że przy tej rączce, przy tej główce jest napis dookoła, że dar dla władcy braci mniejszych. Dar dla władcy mniejszych. I żeby się dowiedzieć coś więcej o tym, co trzymacie w rękach, możecie rzucić na genealogię lub heraldykę, a czy genealogia / heraldyka, historię albo runy. Historię imperium nawet? Historię imperium, co? Krasnoludzką, nie, nauka historia. A, okej, okay. To nie wiem. No to ja mam naukę historii, genealogię, heraldykę. Mam te dwie rzeczy, jak się plusik sobie dostanę, czy... Możesz rzucić to oba. To rzucę na albo na plus 10. To rzucę na oba. Dobrze. Tak, na genealogię weszło 40. Dobrze. A na historię weszło, nie weszło. Dobrze, ale to wystarczy, żebym cokolwiek ci powiedział już. Dostrzegasz, że to, co wyciągnął Rojban, prawdopodobnie jest jednym z kling wykutych niegdyś przez Alaryka Szalonego, w podzięce i uznaniu, w bitewnej sprawności dla Kurgan Żelaznobrody zlecił wykucie takich kling. 12 kling miało trafić do ludzi, jedna natomiast miała trafić do niziołków. Co zazwyczaj było podawane jako mit i wszyscy mówili, że nie, no, że przecież jaka klinga dla niziołków, gdzie dla niziołków? Że tutaj się panie jebnie, jaka klinga dla niziołków, 12 dla ludzi. I te 12 kling doskonale, wszyscy możecie to nawet kojarzyć, że 10 mieczy posiadają elektorowie imperialni, natomiast dwa z nich, z Dragwaldu i Sollandu, złożono w skarbcu imperialnej zbrojowni. I są to tak zwane runiczne kły, gdyż miecze wyglądają niczym kły, a zostały wykute po wielkim zwycięstwie na przełęczy Czarnego Ognia. Natomiast same miecze wykuto z Gromrilu w czasie pełni księżyca, rozgrzano w ognistym oddechu smoka Snarkula Czerwonego i zahartowano we krwi demonów. I na każdym z nich arcymistrz Alaryk wykuł mistrzowską runę. Natomiast samo wykucie tych artefaktów wymagało niezwykłej precyzji czasu, więc gdy Alaryk ukończył pracę nad ostatnim runicznym kłem, wodzowy plemon dawno już pomarli, a sam Sigmar odszedł na wschód. No. Kawał dobrej historii, Rojwa. Natomiast podobnież istniał 13 miecz, wykuty dla niziołków, którzy wspomogli walkę,
Natomiast nikt w to nigdy nie wierzył. No, chowam, bierzesz do pochwy, to jak to nie żałcze, to bierz. Piękna stal Gromio. No, jedziemy? Do pasa. To jeszcze ci powiem, co robi mistrzowska runa Alaryka Szalonego. Jest to jebana. Oręż oznaczony tą runą z łatwością przebija pancerz. Od obrażeń nie odejmuje się pancerzu, punktów pancerzu. Zbroi. Punktów zbroi pancerza, dokładnie tak jest napisane. Co jest dla mnie głupotą. Tylko jest problem, panowie, drodzy i panie. Nie ogarnęliśmy gaci dla satyra. Po drodze jeszcze mijam jedną wioskę. No to trzeba ogarnąć gacie dla satyra. Jeżeli nad tak na was patrzę. Jakie gacie dla satyra? W lesie u elfów mieszka, pod miastem elfów mieszka satyr. Pomógł nam, bo się opiekował naszym niedorozwiniętym przyjacielem przez pewien czas, jego koniem. Wcześniej też trochę nami, nam pomógł. No i pytaliśmy się, czy czegoś potrzebuje. A on mówi, że gacie potrzebuje, bo mu się tamte stare popsuły i zaraz nie będzie miał gaci. I żebyśmy mu kupili. Aha. Dobrze. Ile on tam miał? 700 lat, nie więcej. No, więcej! Tak. On nie był starszy niż elfy? Nie, aż tak to nie on miał. Nie wiem, stary. O Sigmara pamiętam chyba jeszcze, no, wiesz? Sigmara jeszcze pamiętam, no. Dobra, na koni jazdy potrzeba gdzieś się kimnąć, by się przydało, wiecie. No. Zdecydowanie. Jak osmalony murki. Doszło w jakieś bezpieczne miejsce i może odpoczniemy do świtu. No to a co zrobimy z tym? I tak no pokazuje na tego demona. Mini demona ognistego. Gorgor! My musimy jechać, słuchaj. Gorgor? W las. Pokazuje Roybana. Gorgor! Mam zostać z tobą? Mm-mm. Jechać z nim? Mm-mm. Czy Royban jest twoim nowym panem? Mm-mm. Dzięki Bogu. Gorgor. Nie wiem, co to jest Gorgor. Gorgor! Gorgor, 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 Gorgor. Przyjaciel. Nie. Czekaj. Rogrog. Na swoją pamięć teraz próbuję przypomnieć, czy on, my jak zabiliśmy tego Kraggara, tego demona, to mówił Gorgor, że jego zabiliśmy. Nie. Nie, dobra, to nie. Ale może sobie rzucić ta inteligencja rzeczywiście i przypomnieć na swoją pamięć. Nie weszło. A my też możemy? Możecie. Nie. 12. 95. Ostatnio nie pamiętasz. Royban, ty sobie przypominasz, że on zaczął do ciebie mówić Gorgor po tym, jak powiedziałeś Igor. Że Igor może nauczyć się jego języka. Chcesz poznać Igora? Gorgor! Czy elfy będą zadowolone, że wprowadzamy małego demona do ich lasu? Niekoniecznie. To już ci teraz powiem, że... Czy elfy będą zadowolone, że zniszczyliśmy dużego demona, który zagrażał ich lasowi? Być może tak. Jesteś demonem, prawda? Nie jesteś demonem. Znasz elfy? A elfy ciebie znają? Ale jak chodzisz, to trochę smolisz. Czalasz, prawda? Bo widzisz, no, elfy tak mieszkają w lesie. A las jest dość mocno... Drewniany. Drewniany, przez co się szybko pali. Jeżeli go zostawimy... Zostawimy go u satyra. Znasz satyra? Nie. Wiesz, co to satyr? To potrwa się dowiesz. No. A tam przeprowadzimy Igora. No. Gorgor. Igor. Gorgor. Powiedz i. I? Gor. I? Gor.
Gorgor. I Gorgor. I Gorgor. I Gorgor. Gorgor. Też wolę samo Gorgor chyba. No. To się wdrapuje na Rolanda. Widzisz, że Nat ci jeszcze z tym pomaga. Dzięki, dzięki. Wręcz cię podnosi pod ramiona i cię próbuje usadzić. Jeszcze cię obwiązał w pasie i obwiązał Rolanda. Nie, spokojnie, to już nie spany z konia. On tak... To nie z konia. Z konia to na pewno nie, ale z kozy to już nie wiadomo. Najwyżej, jak nie będziesz miał siły jechać, to zwiążemy przywiążemy koc pomiędzy mojego konia a ostry konia i cię położymy jak na noszę. Spokojnie. No, ja mam siły na wszystko jeszcze. Takiego drugiego demonu bym uciekł. Co, jeden miecz to za mało, drugi byś chciał. No. Rejban rzuć sobie na spostrzegawczość. No jedna ręka będzie trochę samotna. Przerzucę. Weszło. Dobrze. Czy ty masz kaptur w płaszczu? Mhm. Czujesz, że coś cię poddusza. Ja pierdolę, odwracam się. No nic nie widzisz. Kot się widzi w kapturze pewnie. Wy natomiast widzicie, że w kapturze Rybana siedzi Ożargor. On jest duży! To jest coś spory. Czy mój kaptur się pali? Nie. No to dobrze. Ale jest ci bardzo ciepło z tyłu głowy. No to go poprawiam tak, żeby mnie nie dusił i niech sobie siedzi. Dobrze. Wystarczy na plecach. Widzicie, że mniej więcej połowa jego wystaje z tego kaptura. Ale trzyma się ciebie za głowę, tak o, tu cię złapał. I tak patrzy nad tobą. Jeszcze pod gardło tak. No. Wiu! Wygodnie ci? Wydaje się, jak dotąd nie zwracaliśmy na siebie uwagi, aż tak. Prawda, nad w ogóle nie zwracaliśmy na siebie uwagi. Wiesz, że Nat tak patrzy. Wydaje mi się, że to już nie jest moment, że nie będziecie na siebie zwracać uwagi. To nigdy nie był moment, kiedy nie zwracaliśmy na siebie uwagi. No. Patrząc pancerny niziołek z psem. No, twoja elfia zbroja też dość jest widoczna. Ale ona teraz doszła niedawno. No. Dobrze, jedźmy. Oprócz niziołka na koźle, to nic dziwnego przecież tu nie ma. I kot na plecach, kołtanie. Nie, no wszystko jest normalne, oprócz niziołka. Opancerzony niziołek gromirował płytę z młotem i z futrem wilka i z dwoma psami. Jeszcze zmiana, który nie istnieje. Tak, robię największe show. I człowiek z demonem, który mówi, że nie jest demonem, ale w sumie to nie wiemy, co mówi. Super. Wiu! Tam Gary'ego w torbie nakładam na szyję. To jedziemy. Gary. Słuchaj, takie... Odpowiedź mi jedną łapkę tak na barku postawić, jak kurwa jakiś żeglarz jechać. Nie, on cię trzyma mniej więcej tutaj. Aha. Jeżeli nosiłeś czapkę, to jest już niepotrzebna. Nie noszę czapki. Ale widzisz, że mniej więcej po jakichś 20 metrach zasnął. I czujesz takie, tylko słyszysz... A my widzimy takiego słodziaka leżącego na głowie. Tak. Czujesz, że rzeczywiście jest ci mocno ciepło w głowę. Ale przynajmniej w zimie, w początku wiosny, całkiem przyjemnie. Przynajmniej jest zimno. No. No, dokładnie. Odjeżdżacie zatem z tego lasku, dojeżdżacie do jakiejś polanki. Jeszcze do świtania brakuje pewnie z 2-3 godzin. Czy jedziecie dalej? Tak, no zawijamy majty gdzieś na szybko w wiosce i też jedziemy dalej. Zapasy uzupełniamy i jedziemy dalej. Dobrze. Zatem jedziecie... Młodego jak trzeba, to ukrywam pod czymś i tak dalej. Jedziecie dalej, aż dojeżdżacie do mostu. Ech, bocia. Z której strony jest nasz nowy kolega? Wiecie, że z drugiej. I wiecie, że jak was widzi, to woła. Halo!
Halo! Halo! Halo! Cześć, Bodzio! Dobra morda z ciebie, z fartem! Późno jest. No ale musimy jechać. Niebezpieczna. Bezpieczna, bezpieczna. Niebezpieczna. Bezpieczna. Noc niebezpieczna. Była niebezpieczna. Niebezpieczna! Niebezpieczna. Dobrze, niebezpieczna. No. Uważać. No idziemy. Uważać. Wy uważać. Uważać, uważać, uważamy. Uważać. Uważamy, uważamy. No. Dobre. No. Uczciwe ludki, papa. 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 Widzisz, że on tak patrzy. Śmieszny mały ludek na kozie. Kir? Ile ty masz braci? No teraz to sumiennego, nie wiem czy żyje dalej. Ty, a ten tutaj to nie twój brat? Nie. Widzisz, że on tak patrzy na Nata i tak... A tego to nie znać. My idziemy po prostu, no. Niebezpieczny. Wyczuł inną krew. Widzicie, że jak Nat przejeżdżał, to on się odsunął całkiem i spodmocował. Może to dlatego, że koń Nata w nocy zdecydowanie widzicie, że ma bardziej czerwieńsze oczy niż w dzień. No tak ten... najpierw wpuszczam oko do Nata, żeby nie wziął tego do siebie, po czym mówię do tego ogra. Spokojnie, tresowany. Nie tresowany. Ja mieć szkolenie. Nie ty, on. Jaki on? Koń. Koń. A. Bodzio, nie koń. Bodziotrol. Bodziotrol. No. Dobra. Blisko zamka jesteś to. Miłego dnia. No, dziękujemy. Wzajemnie. Wyszedł trochę spod mostu, pomachał wam na odchodne. A niech stracę. Z Ulrykiem, Bodziu. Z Ulrykiem. No, z tym tam. Widzisz, że starał się jak mógł. Ja wiem. A rzuć mi murkicie na siłę. Błogosławieństwo. Może pobłogosławisz tego kubka. Kurwa. Może na nie weszło. Przerzuć, kurwiu. Nie, nie, mam już punktów. 7 wydał. No. Głupia no to strona. Walkę. A jeszcze gwiazda mu się trafiła. Słuchaj, dostałem, no to wykorzystałem, co bardzo miałem. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Szkoda, ale... bo jeszcze mam 3. Błyskawicznie. Tak to jest. Błyskawicznie. Trzymasz później, trzymasz te potiony i ich nie wykorzystasz w końcu, ale co? No. Jedziecie dalej. I wczesnym rankiem dojeżdżacie do zamku Carrard. Albo Carrard. Nie wiem, jak to by czytać. Carrard. My już jedziemy. Dojeżdżacie dokładnie do podgrodzia, więc widzicie, że tam wioska budzi się do życia. Chłopi wychodzą na pola, żeby ostatnie śniegi roztopić, gdzieś tam przegnać, zacząć już pracę na polu. Więc widzicie, że wioska odżywa na nowo. Dobra, ogarnijmy te gacie. Gacie i jedźmy dalej. Rybanie, w miarę drogi poczułeś, że jakby ciężar w kapturze się zmniejszył. To on się zesrał? Tak o połowę. Patrzę, co tam się dzieje. To jak tak patrzycie na kaptur Rybana, no to mniej więcej wasz towarzysz Ożargor to o połowę się zmniejszył i ma 30 cm. No. Zmniejszył dzisiaj. Już nie wystaje tak. Czy my w tej trasie jakby robiliśmy jakieś odpoczynki, czy to jeszcze nie jest ten czas? Chyba nie. Okay. Na Polance nie chcieliście się zatrzymać, więc...
No jesteście teraz, gdzieś wczesnym rankiem w wiosce. W wiosce pod grodziu zamku. Mhm. Co czynicie? No szukam jakiegoś, nie wiem, kogoś, kto robi w skórach czy czegoś takiego, bo on chciał skórzane majty i kupuje albo skórzane wełniane majty. Albo wełniane, no. Rzuć na plotkowanie. Google mu dwa. Będzie miał na zmianę. Baszło. Dobrze. Cztery sukcesy. Znalazłeś jedno i drugie. To biorę obydwa. Dobrze. Kosztowało cię to szylinga. To bez problemu. Też tak sądziłem. W tym czasie poprosiłem masę, bo uzupełniła zapasy. No robię to. Dobrze. W karczmie normalnie uzupełniliście zapasy na 4 osoby. Plus raz, dwa, trzy, cztery konie. Dwa psy. Dwa psy, jeden kot. Czyli jeszcze tak, trójka zwierząt, czwórka koni, czwórka ludzi. Czyli to będzie tak. Na ile dni? No tak, żeby dojechać do elfów. No tydzień, nie? No na tydzień. Dobra. 8 plus 4 to 12, plus 2 to 14. Razy 8 to jest 96 szylingów. To płacę 5 złotych koron. Czekajcie, czekajcie, przecież... A nie, dobrze, dobrze. To płacę 5 złotych koron. Dobrze. Się nie bawię w te 4 szylingi resztę. Czy... pytanie, czy co kupujecie Ożargorowi? Skałki. Chuj, kupiłem mu węgiel. Dobrze. Kupiłeś mu węgla za 4 szylingi. No i spoko. Jest to węgiel drzewny, niestety. No nie. No lepszy taki niż żaden. Jak rozumiem, jedziecie dalej w drogę. No tak, jeżeli się nie chcę zatrzymać, no to po co? No Burgit, jeżeli ty się potrzebujesz zatrzymać. Nie, no spokojnie, to ja się trzymam. Dobrze. Burgit jako tako się trzyma. Wszyscy czujecie się lekko zmęczeni, natomiast rzeczywiście ruszacie dalej konno w kierunku lasu elfów, przy którym powinniście już być najpóźniej w południe. Więc wyruszacie dalej. Jedziecie po drodze, mijacie kamiennego ślimaka. I słyszysz, czujesz Rojbanie takie pacanie w kark. Brugdak! Brugdak! Brugdak. Brugdak. Pokazuję mu na tego ślimaka to. Brugdak! Chcesz, żeby tam podjechać? Nie. Znasz to? Aha. Brugdak. 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 Ja spisuję, wiesz co, w wolnych chwilach, jak obozujemy później, to ja spisuję wszystkie słowa, które mówił i określenia i przekażę to Igorowi później. Co? It's important stuff. Nic, ja to robię to samo, tylko podczas sesji. Przekazujesz Igorowi, to nie oszukujmy się. No. Brugdak. Że ślimak? Granice? Tak. Dak. Pokazuję kamień? Wam na ziemię. Ziemia? Na ziemię są kamienie. Kamień. Dak. Kamienny... Bruk. Duży kamień? Pokazuję na ostie. Bruk. Ognisty kamień? Nie. Magiczny. I wskazuje na ziołka. Brugdak. Brugdak, magiczny kamień, patrzcie. Brug magiczny, sam się zapisz. Dak to kamień. Tak. Dak. Brug to magiczny. Chuj, kurwa, sam się nauczył tego języka. Idziemy się uczyć z Igorem. No. Tymczasem
Już połowę znam. Chciałbyś się nauczyć naszego języka? Nie. Mhm. Zajebiście. To będziemy się uczyć wszyscy razem. Dag, dag, Mati. Kamień, kamień, Mati. Co? Widzisz, tak. Kamień? Ty jesteś magicznym ja kamieniem? Ja, ty przyjaciel. Chcesz gdzieś kamienie? Tak, tak, Mati. Tak. A, dla ciebie kamienie są dobre. Tak? No mówiłem, że kamienie. Tak, tak, Mati. No to ja ci węgiel kupiłem. Drzewny. Raritas. Mati, Mati. Kurwa, kawior dostał i klementynki. Kupiłeś jego miłość. Czemu ja zawsze przyciągam dziwaków, Murkit? Ty, Igor. Co? Bo mnie się boję. Dot, dot, Mati? Dać ci węgla? To daj mu trochę węgla gdzieś tam w jakiejś dupie. Dot, dot. Niech se chrupie. Daj mu takie, wiesz, kilka kawałków, niech se chrupie, jak kurwa tych hot doga na skwerku, czy tam hamburgera. Dot, dot. Dobry. Dot, dot, Mati. No. Dobry, smaczny. Kurwa, smaczki za sztuczki. Obrocik. Jerzy gnilawą. W kapturze takie. Nie wiem, czy chcielibyście, że żegną teraz lawą. Nie, albo żebnie na rojbania, albo na konie rojbana. No. Wspaniale. Nieciekawie by było. O. Ale jak mu dajesz jeden kamień, to widzisz, jeden węgielek, to widzisz, że zjadł? Chciałby pewnie więcej? Ale nie nabrzmiał tak jak wtedy, jak pojadł magicznych światełek. No, nie karmimy go magicznymi światełkami. W ogóle przez kawałek drogi masz wrażenie, że wyczuwałeś jakiś taki zapach spalenizny, siarki. A, klasyka. Będzie ostry, jak wiatr z zapleców zawiało. Powiem ci, Ostia, że inaczej sobie wyobrażałem to, że będziemy mieli dzieci, a nie, że będziemy mieli Murkita, kota, jakiegoś demona i Igora. Gorgor? Igor niedługo będzie. Gorgor? A, Gorgor. Po pierwsze, waszym dzieckiem nie jestem, a ty jesteś moim bratem. To nie pana ta sytuacja, kto jest ojcem kogo? Tak. Pozwolicie, że nie będę wchodzić teraz. Ja zażegnamy tę sytuację, to powinniście sobie zrobić dziecko. Klik chop. My powinniśmy sobie zrobić ślub. No jak po już pierwsze. Zrobiliśmy temat, to powinniśmy zrobić ślub, ale Royban stwierdził, że na ślub nie ma czasu, jak nocujemy, jak zimujemy u elfów, ale na czterodniową imprezę na koniec naszej wycieczki był czas, także wiesz, Murkit, jak to jest. Na której się bawiłem trzy dni. O nie, no bo pół dnia, żeby zrobić uroczystość ślubną dla najbliższych przyjaciół. Tak? Wiu, wiu. Nie było tam najbliższych przyjaciół. Był Gunnar, był Murkit, który mógł ci udzielić ślubu. Tak. I wytłumaczyłam ci, że chodzi mi tylko o to, że a możemy... A twoja najlepsza przyjaciółka z Altdorfu? Tłumaczyłam ci. Czy to nie jest przyjaciółka? To gdzie byli przyjaciele? Moglibyśmy do nich nie dojechać, a może już nie żyją. Nie wiemy, co się stanie, dlatego ci tłumaczyłam, dlaczego chciałam. Odjeżdżam do przodu, bo nie będę dyskutować na tym poziomie. I ty słyszysz takie klepanie po uchu. Wiu, wiu! A, też mam jechać szybciej. Czy ruszasz szybciej? Tak, jak on mówi wiu, wiu. Wiu, wiu! Tymczasem nad, tak jedzie z tą Murki, ma takie... No. Jakoś leci. I mówisz, Murkicie, że Kamila was, Kamelia was wybrała, żebyście... Jakby... Tak, z Kamilią się poznaliśmy przez mojego przyjaciela, który nie żyje obecnie. Głupio wyszło wtedy. Ta... Jakby była naszą pracodawczynią w pewnym momencie. Pierwszych lami. No jeśli teraz tak dobrze pomyśleć, to tak.
Można powiedzieć, że córa Neferaty. No. Okej, okay, no nie wiem, że... Rzuć sobie na spostrzegawczość, Burkit. Próbuj mnie zabić. Weszło. 13. Widzisz, że chłop jest mocno skonsternowany. Jakby do tej pory jakby nie podważał waszych kompetencji. Ale takie masz wrażenie, że obecne zdarzenia nie za bardzo on rozumie, dlaczego akurat wy zostaliście wybrani do tego zadania. My też nie rozumiemy. Wiesz, jakby ona już nas znała, zaufała nami. Mm-hmm. Pewnie dlatego w sumie zostaliśmy wybrani. A bo nie skończyliście w sumie mi opowiadać, jak to się... I tak widzisz, że on kontynuuje to jakby, żeby poznać tą historię. Jak doszło do tego, że wy poznaliście Kamilę Velkamele? Ja jak Rojban z tym ożarem się do... przy, jakby jadą szybciej, to ja sobie zwalniam, żeby wycofnąć się tam do Burkita i na to. Mhm. No to było wtedy tak, że pod okoniem w karczmie. Nie, skończyliśmy na tym, że już jak ograczymy, że kamienica pękła. Ale nie, ja opowiadam, że on jakby pyta o to właśnie, jak się z nią poznaliśmy, a nie o to, jak ten. Nie, on mówi, żebyś kontynuował tamtą historię po prostu. I ci opowiedział mniej więcej, na czym się skończyło. No my tam też poza, jakby poza kadrem też mu mówiliśmy, więc w sumie to tyle, że mu powiedzieliście, kamienica pękła, ale potem jeszcze było mówione. Nie, bo na tym skończyliśmy całą historię, bo wtedy pojawił się demon w krzakach, który nas obserwował. A to może. O, czyli po kolei lecieć. Więc jakby opowiadacie mu w drodze. No. Zostawiliśmy informację. Wjeżdżacie koło południa rzeczywiście do Lasu Elfów. Jedziecie wzdłuż ścieżki. I następnie będziecie podróżować przez las. Przez najbliższe 4-5 dni. Murkicie. Mhm. Kolejnej nocy próbuję znowu ci jakoś pomóc. I znowu padło 10. Kurde. Czemu on z nami nie walczył wtedy? Bo nikt mu nie powiedział. Nie, odpowiedzieliście, bo że ma ważną misję i że nie może... No, no tak. No. Czy mi wraca już cała magia? Tak. Tak, tak, tak. A mi całe życie? A ile to by brakowało? 4. Poświęcone dla... Tak, to ci wraca. Mniej więcej tak musicie gdzieś tam się przespać po drodze, żeby koń nie zajmować. Mhm. Znaczy, wszystkie konie są zmęczone oprócz konia Nata. No i kozła Rolanda, bo on jest koniem. Ale też jest zmęczony. Szczególnie, że ma najwięcej do dźwigania. No w sumie tak. Mam do tego przystosowany, bo pitewny. No tak, tak. Jak cię wpierdoli, to nie wstanie. No. I chuj, kolejny pępek. Tak, kozioł tym razem, tak. Bum. Tymczasem wyciągam róg z odbytu kozła. Złoty, a skromny. Tak. Tymczasem zaginęła szpatułka. Znalazła się w koźle. W czasie przerw chcę zacząć uczyć kota czytać i pisać, bo mieliśmy to robić. Mhm. Widzisz, że kot się dość mocno zakumplował z Ożargorem. Mhm. Ożargor nie do końca rozumie, co to jest za stworzenie. I tak do niego na początku podchodził tak... Dotknął? Ale nie wiedział, czy coś więcej można. Ale jak kot stwierdził, że on to się tak połasił o niego, bo tamten jest cieplutki i przyjemny, no to ktoś może mu wytłumaczył, że można kota pogłaskać. Albo zobaczył sam. Więc na podstawie widzicie, że on głaszcze kota. Mhm. Ojciec chrzestny tego lasu. I nazywa go Mrumru. O. Mrumru. Mur. Nie, on go nazywa Mrumru. Ja, bać. On jest normalny. Natomiast... Natomiast wracajmy do lasu.
pierwsze co, to dojeżdżacie do chatki Saty. Mhm. On tak patrzy na nas daleka. Dobre. A coż to za kompania jedzie? Be, przyniosłem panu nie moje gaty, o. No. Dwie pary. No. Dwie pary. Bo pan powiedział albo takie i nie mogliśmy się zdecydować. Chcecie dżem z cebuli? A głosy były 50 na 50. Chcę dżem z cebuli! To się głupio kurwa pytasz. To se chciej. To nie jest koncert życzeń. No to spierdalaj pan. No, to spierdalam po dżem z cebuli. No, to ja czekam. I poszedł i rzeczywiście wrócił ze słoikiem dżemu. Litrową. No, to se czekaj. No i zajebiście, kurwa, nigdy tego nie jadłem. Wróciły może nasze gołębie? W międzyczasie? Mam dobrą i złą wiadomość od Osi Gołębi. To najpierw złą. Nie wróci. Daję nam. A dobrą? Mam nadzieję, że żyją. Co? Ja? Chociaż Satyr, mam takie podejrzenie, że nie żyją. No, panie Satyr, ja mam pytanie. Wyjmuję pan ożar... Wyjmuję ożar Gora z... To, z coś pan tu przyniósł. Znasz pan to? No znam. Co to jest? Panie, jakby pan opowiedział, to już pan nie uwierzył. Panie, mów to, bo kurwa wiozę to w plec w kapturze od paru dobrych dni. No to już pana. No co to jest? Demon? Panie, to jest coś takiego, co się przywiązuje do ludzi, do miejsc. Jest tego coraz mniej. Można powiedzieć, że to jest taki pierwotny ogień. Patrz pan. No bo no. Była taka sprawa, że sobie rozbiliśmy obóz, nie? No. Nagle w krzakach łoczy czerwony jak diabeł. Ja myślę, no już po panie, nas. No przecież go widzę. No, daj pan skończyć, kurwa. Łapy żółte. No, brzuch żółty. Benzon świecący. No, ale panie, słuchaj. Rogi na głowie. Zachęciliśmy go magicznymi światełkami ostii. On do nas podszedł. Żar. Siadł. Żar. No i koniec. Strzygał się lawą. Zżygał się lawą. Bo za dużo. Może tak, ale panie, słuchaj pan dalej. Z żartą. I ciągnie Murkita, ciągnie. I pokazuje, a tam kurwa 20-metrowy demon przez las kroczy w waszą stronę. Taki z lawą. Moją? No w waszą kurwa panie, do lasu szedł. Elfów magicznych. A nie, to po elfie, demon. To nie w moją. No dobrze, ale szedł pan do lasu wody. Magiczny demon wielki z lawy. I w skalę. Okuty. No to Murkit go usiadł. Brzmi jak demon. No, to go zabiliśmy. W sumie to Murkit go zabił. A miał coś? Jaką kartkę albo ceramikę? Kryształ miał. Kryształ. No, ale to ten mały go otworzył i z niego wyjęliśmy miecz, o ten, co ma Murkit przy pasie. Pokaż pan ten miecz. Tak wyciągam, tak. No. Wiesz, panie, to jest jak kiełbasa. Wiem. Pana zasila kiełbasa, jego zasilał ten miecz. A w krysztale były rozkazy spisane pewnie. No to nie wiem, co się stało z tym kryształem w sumie? Co ten mały z tym zrobił? Żar. Kurwa, zjar go ten mały. Widzę, że on tak patrzy. Przygląda się. Zok! Zok, zok. Zok, zok. Ten satyr to powiedział? Nie, on pokazuje na satyrę i mówi zok-zok. Czy zok-zok to satyr? Nie, wcześniej zok-zok mówił też na kozę Murkita. Rogi. Aha. Rogi. Rogi? Koza? Panie kochany, możemy go zostawić, bo nie wiemy jak elfy na to zareagują, a no. Chcemy tu przyprowadzić Igora, żeby się z nim dogadał, bo Igor ma wrodzone umiejętności lingwistyczne. Możecie spróbować. Ale jak on staranuje elfią bramę. No, bo on do mnie przywiązany. To będziecie wy mieć z tym problem, nie ja. A panie, wiesz może jak elfy na niego zareagują? Panie, one w to nie uwierzą w co widzą. Aha. No to idziemy z nim, będzie ciekawie. A tak w ogóle to jest nasz kolega Nat. No, stworzenie starsze niż elfy. No ja pierdolę. Są pierwotne stworzenia ziemi. Ale urazę, to pan zobaczy ten bebeszek. Masz tu węgielka trochę. Uuu, dud.
Czy on mi szygalawą? Nie, odbiłoby się. O, to go tam klepił po pleckach jeszcze. Ale taką paczką zapałek mu zajechało. Dobra, to panie, my jedziemy, powodzenia z nowymi gaciami. Ten... O kurwa. Mocne, nie? Panie. No? Masz pan albo szczęście, albo głupota. To i to. To się równoważy. No, balans. No tak, i tak popatrzył najpierw na osty, później na niziołka. No, mówiłem balans. Tak. No. Przypalony murkit. Tak, tam jeszcze przyjeramy ten murkit. To co balansuje ten mały. Dobra, to tam. Powodzonka w życiu, aby uprawy dobrze rosły. No zaczyna się, panie, zaczyna. Zaczyna się, wiem. Ja przyjadę, jak będziemy wyjeżdżać niedługo, to może coś na wymianę będę miał, jakieś fajne warzywka od pana wezmę. A co pan masz na wymianę? A jeszcze nie wiem, jak będę wyjeżdżał, to się dowiem. Za miesiąc będą wczesne ogórki. I rzodkiewka. Rzodkiewka. My nie pojedziemy wcześniej. No, zobaczymy, panie. Dobra, to tam niech grządka dobrze siedzi, nie? Panie, no. Jakbyście kiedyś przyjeżdżali z Imperium, no, to weźcie jakiś nasion. Dobrze. Dobra. Ale takich jak ja tu nie mam. No to pan spiszesz, jakich potrzebujesz, to najwyżej ten. Będę pamiętał kartkę, będę miał. Patrz na niziołka. Patrz pan, zapamiętuj. Wy się znacie na jedzeniu. Tego i tego. Rzuć sobie na gotowanie. Na gotowanie, panie. No to żartownie się tycy. W końcu jakaś niziołcza umiejętność numer 2 dzisiaj. 01. Wszystko zapamiętałeś. Nawet sobie listę zrobiłeś i spisałeś. Kot ci pomagał. Tak jak ty tam siadłeś, to widzi, kot zobaczył, że coś spisujesz, tak. Aha. Nie to u. Nie, pietruszyka. Pietruszy. Dobra, panie, bo naprawdę jedziemy, bo czas zastagli. Powodzenia. I wjeżdżamy do elfów. Mhm. Się patrzę na kota. Pietruszka. Przeży. Balans. Ja go trochę po głowie, tak pod włos, tak. Ta. Żarcie. Balans. Ja bym kot starać się rzeczywiście pomóc pisać, ale okay. On się dopiero uczy. Ja go też uczę i mówię, Pietruszka pisze się przez S. Szy. Przez S, Pietruszka. Pietruszka. Jak różga. I przyżdżoła. Różka. Różga. Do a ty bicia. Rutasz czy srasz? Tylko sram. To spróbuj zaruchać. No kot nie miał to... jajcu, nie? Jeszcze ma jajce. Jeszcze mam. Natomiast wjeżdżacie rzeczywiście przez elfią bramę. Elfy was puściły. Ale widzicie, że strażnicy się bardzo dziwnie patrzą na ciebie, Rojban. Dobra, coś się stało? Nie, no, panie, no tutaj to... to ten... I lecie historia o ognistym demonie i o tym, co się wszystko stało. I o tym, że ulatowaliśmy im las. To ważne. No. Powiedziesz, że on... A nie, to bardzo dziękujemy. Satyr powiedział, że to jakiś pierwotny ogień. No tak, panie. Się przywiązuje do ludzi. Że się przywiązuje do ludzi, uważa go ze sobą. One zwykle już jakby wymarły, panie. No a ten żyje i ma się dobrze i ma na imię Ożargor i wpierdala węgiel. I kamienie. I kamienie. I szygalawo jak zeżre za dużo magicznych światełek. Tak, dlatego go niech dokarmiać, proszę. Widzisz, że on tak patrzy na elfy? Wytkryt! I mówi w języku, którego za chuj nie rozumiem. Zrozumieliście, że do tej pory, że kryt oznacza prawdopodobnie stworzenie, człowiek, coś takiego. Aha. Na ciebie mówi kryt, na osty mówi kryt. A na Murkita kryt. Nie. Na Murkita mówi mytkryt. A, że dla mnie niski człowiek, a na nich to ten wysoki człowiek. Wykryt, tak, wysoki człowiek, tak, tak. Zapisuj. Ja tam zapisuję. Na to. Dobra.
No. No to tak, tak to wygląda, panie. No i se tak ze mną podróżuje w kapturku. No, idziemy do Igora, bo Igor go pewnie zrozumie. Najpierw może pójdziemy do króla. To po drodze. No, Igora weźmiemy ze sobą w sumie. Wrócił może król w ogóle od krasnoludów? Król. Nie no, panie, dopiero... A będzie? Ile tam? Będzie już tydzień. Czyli nie ma... Loguna? Nie ma króla? Nie ma Gunara? Siostra jest? O, siostra jest? Księżniczka jest. O, znasz księżniczkę, no pardon. Siostra jest! To moja jest w domu! Kurwa, mógł tak odpowiedzieć. No jest, w domu się siedzi. No co? Łuk robi. Dobra, to będziemy jechać tam. Miłej warty. A ten mój niewyparzony jest. No. O nie! Co się stało? Przecież z nimi pojechał ten. Jeszcze. Gunnar. Kadrin. A Kadrinowi mieliśmy kolejne wieści tu przekazanie o Arturze. Wszystko się opóźnia. No to chuj! No to jak wróci, przekażę. Ile ich nie będzie pewnie? Z 2 tygodnie. Pytasz tych strażników jeszcze? Ma jakieś magii... Chyba, nie, no właśnie, pytam się strażników, czy wiedzą może ich będzie. Nie, panie, no... Ja sobie mogę rzucić na wiedzę krasnoludy i mogę wiedzieć, ile ich może nie być. Jak słyszałem na tych debatach. Ostia na elfy i mamy kurwa średnią. Półtorej, dwa tygodnie to będą tam pewnie docierać. No to z miesiąc znaczy, to posiedzimy. Zależy z jakim tempem, ale jeżeli będą gnać konie, to znaczy... No dobra, nieważne. Może mają jakiś magiczny sposób na przekazywanie wieści? Nie, raczej nie. Może Ferdynand albo coś. Kryształ. Albo kulę, przez którą znaczy, dzwonią. To najlepiej by było pytać na no, to dworze. Pogadamy z księżniczką i tyle. Do powodzenia. No i sobie pojechaliśmy do księżniczki. Mhm. Po drodze Igora zgarnął. Dobrze. Najpierw zanim zgarnęliście Igora, widzicie... Zgarnęła nas straż. Rutanila. Dębowy konar. I tak wam macha. Witajcie, przyjaciele, drodzy. Witaj, dębowy konarze. Jak wam minęła podróż? Uratowaliśmy ci las. Ej, Rojban, kto to? Zacnie. A jakże się zwiewasz, niski i wysoki towarzysz? Niski, Ożargor. Ten tak prawdawny ogień, bla bla bla. O, to nie, bardziej chodziło mi o tego, co na koźle jedzie. No to Morkid, to ty nie znasz? No nie poznałem niestety. No to w zbroi to dlatego tak. A Morkicie drogi, czy zechciałbyś się napić piwa, gdy wolny czas będziesz mieć? No kurwa. A wysoki to nad. Witaj, ale drogi nacie. Czy również ty preferujesz skąpać swoje usta w winie? Nad jest tu w celach służbowych. Wiesz, że nad tak na niego patrzy i... Drogi elfie, zapewne nie jest to zgodne z waszą kulturą i tradycją, ale muszę ci odpowiedzieć przeciwnie i liczę na to, że nie uznasz tego za afront, ale nie raczę pijać byle czego z byle kim. Dało się to ładnie inaczej powiedzieć. Widzisz, że on tak jak oddychał się kawałek. No, powiedziałem to bardzo ładnie, nie kazałem spierdalać. Posię jeszcze ładniej. A ogólnie chłop jest chyba tutaj miejscowym... Chyba za długo z nami przebywasz. No, poza tym chłop tutaj jest miejscowym poetą. Na początku mnie podrywał, to Asia mu kazała się ode mnie odpierdolić. Zaczął się zadawać z Gunarem, ale że Gunar tydzień temu wyjechał z królem do krasnoludów, to pewnie chłop kurwa brakuje kompanii i teraz się bierze za Morkita. Tylko piwo, a nic więcej. No, też tak mówiłem. Dupa cię zagrała, jak jest mówił. Poczekaj, aż cię zobaczysz murki, czy będzie cię ruszał po kolanku. Jakby coś, to wiesz. Co? To ja po prostu muszę pierdol, nie będę się bawił w podchody. Dobrze, chodźmy, bo się stęskniłem za Igorem. Dojeżdżacie no zatem do waszej kwatery. Jak problem, to do bawy mam iść. Głupie. Której pozostał... W sumie tylko Igor?
Alica. Alice. Tak, no ale Alice została już przeprowadzona do Gilderiona. No. Igor! Widzicie, że Igor podchodzi. Zobaczył Nata i widzicie, że zrobił oczy jak 5 złotych. Nie bój się, Igorze, on jest z nami. Witajcie, drodzy państwo. Patrz, mamy dla ciebie towarzysz. Tak, i widzę, że podchodzi tak, żeby stanąć jak najdalej od Nata. Nacie, drogi, czy ty skrzywdzisz Igora? Ja od razu się siadam. Tylko... Jeżeli będzie trzeba, to tak. Nie tak nie mam odpowiedzieć. Nie tej odpowiedzi się spodziewałem, bo Igor to akurat kurwa lubi. I próbujemy go tego oduczyć. Widzisz, że Igor tak szepcze ci spod konia twojego, Rojbanie. Ale to jest pan Karsztajn. Pan Karsztajn jak skrzywdzi to Igora, to Igor już nie wstanie. Kto to jest Igorze? On tu przybył jako przyjaciel nasz. Przecież byłeś na radach. Byłeś na radach. Ale Igor nie spodziewał się, że to będzie pan Karsztajn. Nat Sister von Karsztajn. Kurwa, logiczne! H jest niebe! Co? A dobrze, a to jest Ożargor? Tak, tu mamy Ożargora. Tak, to jest Ożargor. To jest twoje najnowsze zadanie. No tak patrzy. Dziwne zwierzę. Saturn nam powiedział, że to jest pradawny ogień. Igor nie znać. No bo... To poznasz. To poznasz, właśnie. Mamy sprawę. Daj mu pergamin. Tu masz język, którym się posługuje Ożargor. Twoim zadaniem jest nauczyć się tego języka. Widzisz, on tak patrzy. Gorgor? To ty. On tak patrzy. Ożargor. Gorgor! Ożargor. Już wreszcie się dogadali. Czy on tylko tak powtarza w kółko to samo? Gor, gor, gor. Nie, no tam masz spisane słowa. Widzisz, że zeskoczył? Mhm. I tak podchodzi do niego. Do Igora. Spalił go na miejscu. I klepie go po brzuchu. Tak. I tak Igor patrzy na jego. To jest teraz mój obowiązek, panie? No, Igor powiedzmy. Ma się zająć? Zwierzęciem? Dziwnym? Masz nauczyć się języka. Tak jak mówiłeś, że uczyłeś się języka szkieletów. Tak. I robienia... Ożargor? Gorgor! Poklepał go po brzuchu mówiąc gor. Mhm. Może to oznaczać bebek? Nie, widzisz, że wskazano całego Igora. Jako gorgor. Widzisz. Czy jestem teraz, drogi panie, gorem? Nie, dla niego jesteś gorem, bo on nie mówi z jakiegoś powodu i. Gorgor. Normalnie jesteś gorem. Ożargorze, patrzę na niego. Mhm. Czy jesteś zadowolony z widoku Igora? Ale Igorze, wracając, twoim zadaniem podaję ci jeszcze raz ten pergamin. Tu masz spisane słowa, jakich on używa i jakie już rozpoznaliśmy. Twoim zadaniem jest pokazywanie mu różnych rzeczy, spisywanie słów, rozwiązywanie, co one oznaczają i nauka mnie i się Ossi i każdego, kto będzie chciał tego języka. Ten mały coś żyje na tej ziemi dłużej niż wszyscy inni. Ja bym doprecyzowała nauczenie Rojbana, mnie i innych, którym udzielimy pozwolenia na naukę tego języka. Czy Karzeł też ma umieć? Karzeł, chcesz umieć? Zobaczymy, jak będę chciał. Tylko wiesz, co zrobił Murkit? Ja pochwalę Murkita, bo zrobił dobrą rzecz. Byliśmy się z 20-metrowym gigantem. Demonem ognia i Murkit go w pojedynkę tak naprawdę zabił. Czy Igor dalej będzie prowadzić wóz? Tak. Się jednak nie spisał. Dzielny izioł. No.
No, także Igorze, duże czyny. Ale w tabeli spadł. Co? Co? W jakiej tabeli? Igor ma tabelę. Pierwszy no, wiem, kto jest na którym miejscu. Patrz na tego, na data, no, Igor. Igor. Wiesz, że ona ma takie... Nie no, no zwykły Igor. Zwykły Igor. Tabelami nad... Igory bardzo często mają tabele, żeby... uszeregować jakoś, który sługa jest na którym miejscu. Aha. Spadłeś murkicie o miejsce niżej. Okej. Igor kiwa głową. Tak, tak. Nizioł spadł. Kto wskoczył na miejsce Igora? Znaczy... Na miejsce murkita, kto na nie wskoczył? No, na miejsce... murkita spadł... kocur. Przegrywasz z kocurem, który nawet nie jest służącym. Nad kocurem jest... czujesz? Pan Freki? To powiedział, że jestem służący. A nad no Igor. Frekim jest teraz Ożargor. Ale Ożargor nie jest służący. Freki też nie. Freki też nie. Czyli Igor też spadł w tabeli. Igor dalej jest na pierwszym miejscu. Nie, bo Ożargor jest nad Igorem teraz. Nie. A nad Ożargorem są państwo. Popierdoli mnie. Czyli Igor jest czwarty. Niech będzie, że jesteś czwarty. Igor, że jesteś... Tak prowadzisz wóz. A Nizioł jest... siódmy. Tak, tak jest. Siódmy. Igor, że jesteś do jedzenia, jestem strasznie głodny. Oczywiście, drogi panie. Zaraz będzie. Panie. Igor niestety nie wiedział, kiedy drodzy państwo wrócą. My też nie. Możesz nam nawet przynieść dżem z tych zapasów. Uważajcie, dżem z cebuli mam! Łyżeczką z Igor by nie jadł. Czemu? Igor rozmawiać z owłosiony jeleń. No i? Igor nie ufać. Czemu? Śmierdzić zwierzem. Bo jest owłosiony i do tego jest satyrem i mieszka w lesie. Satyr być poniżej Nizioł. To chuj. Rojban śmierdzi rozmarynem, to wiesz. Pięknie pachnąć. Pan pięknie pachnąć. Pani dobrze, też pięknie pachnąć. Igor wąchać czasem. Kurwa, jak śpimy. My tam zakrada się do osi, wącha i włosy. Nizioł pachnąć jedzenie i pierdę. To się zgadza. I alkoholizm. I alkoholizm. Ale mniej niż pan krasnolud. No. Dobra, wchodzimy do środka. Rojban trochę pachnieć jak elfy, ale inaczej. Weźmiemy kąpiel i pójdziemy do księżnej. I coś zjemy. Igor odgrzać jedzenie w tym czasie. No, super. Igor zrobić bigos. Wspaniale. I zawekować. Bigos. Jeszcze ogórków narobił. Igor zdobyć sardinę. I gołąbki, kurwa. I jak ty to zdobyłeś? Byłeś poza miastem? Nie, Igor był w las. No to byłeś poza miastem. No to też las. Wiesz, no to... Ale elfy wiedzą, że zabiłeś? Igor nie zabić. To jak to zdobyłeś? Padlina. Padlina? Igor mieć kamień, kamień spaść z drzewo. No i kamień zabić, Igor nie zabić. Brakowało mi ciebie, Igorze. Igor, znaleźć martwe. Spryciarz. Spryciarz. Chodzę do środka, biorę jakąś kąpiel. Chcesz się nad gdzieś przespać? Możesz zająć pokój Gunnara, póki go nie ma. Że on tak się rozgląda. Tak. Rzeczywiście z przepychem. No. Nie, ja trochę przespałem się w siodle, ale rzeczywiście ciekawa historia. A ten moment, jak zrzuciliście w trupy, nie siebie, ale bandytów, to... No chyba najlepszy. No. Mogę pokazać ci coś? Patrz, prosiliśmy kiedyś Igora, żeby napisał nam swoją instrukcję obsługi. Pokazuję mu. I bardzo mnie bawi moment, z którego
w którym widać te umiejętności, które nabywa przebywając z nami, i tą ostatnią jest opiekowanie się dziećmi. Może gdyby mój ojciec miał takiego Igora jak wy. Igor. Macie wrażenie, że wasz Igor to o 5 cm urósł. Jakby mu się garb zmalał, taki kurwa jest dumny z siebie. Pan von Karlsztajn pochwalił, że Igor jest lepszy niż u nich. Igor od Wolsztajn? No. Tak. A Igorze wszystkie Igory mają, wszystkie Igory mają garby? Co mają? Garby. Nie. Nasz jest ten. Znaczy... Są Igory, które mają dwa garby. A, jak wielbłądy. Trochę tak. Jakby Igory zawsze mają jakiś defekt. Różnie to bywa. Nasz ma na mózgu. Nasz miał... dość dziwną rzecz. O, jaką? Jak jest normalna głowa ludzka, to jakby miał... Jeszcze jedną. Podwójnie wysoką. Takie bardzo wysokie czoło. Bo miał dwa mózgi. No. Wiesz co, ostro, nasz Igor nie jest taki zły. Nie, nie. Jest to najlepszy Igor, jakiego mieliśmy do tej pory. Nasz Igor jakby z funkcji był Igorem, miał na imię Karol. Miał ogromne czoło. Ale to przez to, że mój ojciec stwierdził, że wsadzi mu dwa mózgi. No. Żeby umożliwić przeciętnego Igora. I co, zadziałało, czy nie bardzo? Po części zadziałało. Aha. Niestety, gdy dochodziło do konfliktu pomiędzy jednym i drugim mózgiem, aha, to na chwilę się zawieszał. A wystarczyło go rzucić pod pierwszą lepszą rzeczą pod ręką i... No. No, to może bigosu komuś. Pokaż ten dżem. Co mówi? Wysłyszycie już, że Igor tam... Klik, 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 trzy słoiki przynajmniej otwarł. Czujecie, że garnek się rozgrzewa. Zajebiście, ja wyjmuję dżem z cebuli, chcę tego spróbować. O, zimna woda. Dobrze. No, Morkit miał łatwiej, bo mógł się wcześniej umyć. Wyczekając na ciepło, najpierw zapewne zdążycie zjeść, a później się umyć. Mhm. Widzicie, że Nat w międzyczasie gdzieś tam się ogarnął z drogi, też poczekał, żeby się umyć. Trochę zjadł tego bigosu. Pochwalił Igora, że bardzo smaczny. Igor tak... A czemu pan Karsztan jeść bigos? Bo... kurwa, nie... Bo jest 50 na 50, słuchaj, Igorze. Mhm. Widzę, że odchodzi... No, 50 na 50. Myślę, że Igor zrozumie. A Igor zrozumiał. Chuja zrozumiał. Co robi mały w tym czasie? Ej, kosur, co to znaczy 50-50? Ja to żem słyszał. To jest jak grasz w brydża. A ja myślę, że Igor go zapytał. Gadają o grze w karty. Ja daję młodemu węgiel. Widzisz, że powiem? On się sam dorwał do węgla, podszedł do pieca kaflowego. No nie, wyjadę z pieca kaflowego. Wyjada wam z pieca kaflowego. Ej! Ej! To nie. O, Żargor, nie wyjadaj mi z pieca! Tu masz swoje, w miejsce. Widzisz, że on już tak dość sporo wyjadł. Takim jebanym i tak chyba... dookoła. Nie żygaj mi tu! Nie żygaj! Przełknij, co masz! Już przełknij, połknij! Połknij! Rzuć, Rojbanie, dziesiątką. Dobrze. Nie. Cztery! Dobrze. Czyli tak, jeden, dwa, trzy, cztery. Odwrócił się na bok i się zżygał. Nie! Na krzesło. Igor! Magmą! Magmą. Kurwa! I Grzegorz tak patrzy. Ciekawe, nie? Daj koc, Igorze, bo tego inaczej nie zgaszę. Daj koc. I Grzegorz tak patrzy. Jak inaczej, nie? Wziął wiadro z wodą, klusnął.
gasi się. Niedobry ożar, nie robimy nic w tym na ręku. Znaczy widzicie, że krzesło się stopiło do podłogi, nie? I zrobiła się taka słoniowa stopa, jak w Czarnobylu. Yes. Niewielka, ale on tak patrzy i... Ble. I widzicie, że znowu chce wejść do... Kresa? Tak. Nie! Wsiądź stamtąd, chodź tu do mnie. Widzisz, że Igor go tak tym pogrzebaczem przekazał. Paszą! Paszą! Chodź tu do mnie, Żargor! Widzisz, że tak... Odbiega, ale zanim odbiegł, to wziął ten pogrzebacz, wydarł Igorowi i biegnie z nim do ciebie. Ja tylko tak siedzę i Murki przyszedł, jak Mnat się teraz kąpie. Ja. Tak mówię do Murki, ta... I ty mówiłeś, że my jeszcze z Rujbanem jedno dziecko potrzebujemy, tak? No jak? Za mało chaosu. Murki sobie fajki już otwalił. Mytkryt! Mytkryt, Murki. Patrzę na co on pokazuje. Na fajkę Murki to. A, Mytkryt tak, pali. Da. Chcesz? O. Tytoniu? Fajkę? Spalisz ją. Węgla ci mogę dać. Spali się dosłownie. No. To jest niedobre, nie? A, żeby żar wysypał. Mytkryt. No daj mu trochę tego żaru. Widzisz, że on tak... Tak wiesz. Pierdolę. Tak stygmat wypalić, tak... Widzisz, że teraz tak wziął i... Mówiłem niedobre, napij się czegoś. Ty możesz pić w ogóle? Widzicie, że po prostu puszcza dym niczym z fajki. I pachnie też jak dym z fajki. Kaszkomorę robi. Kaszkomorę. Widzisz, że podszedł i się poklepał po kolanie. I tam dostaje. A, Mytkryt. To ja będę tym głupim wujkiem. Już jesteś głupi. Dobrze. Widzę, że wrócił do was Nat. Odświeżony. W innym ubraniu. Tak, on wziął sobie na podróż inne ubranie. Bez kolczugi. Widzicie, że jest ubrany w czarne spodnie, w czarną koszulę, w czarną kamizelkę, obszytą czerwoną nicią. I dodatkowo widzicie również, że koszula ma takie szerokie rękawy, a tu ma żabot. Dobra, to też idę się wykąpać i odpierdalam się w jakieś ciuszki i do... Czy wystroiłeś się wśród na otwarcie kanału. Widzisz, że on tak patrzy. Dawniej myślałem, że niziołkiem bliżej do ludzi, a teraz widzę, że bliżej do krasnoludów. Ten jest upośledzony. Chyba, że tak. Upośledzony. Wie pan, ja większe życie z krasnoludami spędziłem. To może to kwestia wychowania jednak. No. Ciekawe co, jakby tak niziołka zostawić z elfami. O nie. Rzućcie sobie... Nad, czy ci się włącza... Tak. Ta wampirza część, która chce eksperymentować na żywych organizmach? Tak, co, to mam właśnie, sobie rzucić? To właśnie to, co Ostia powiedziała, to macie takie, to samo nawet w głowach. Nie? Tylko ja powiedziałam to na głos. Tak, i on ma takie... Coś ci powiedział? Od razu eksperymentować, jakby... Dobrze. Jeżeli by tak. Cała rodzina Niziołcza mieszkała z elfami, dzieci by się wychowywały z elfami, to... Coś ci powiedział? Nikomu by się krzywda nie działa. Ty słyszysz, co ty mówisz? Dobra. Igorze! Takie założenia są jeszcze humanitarne. Widzisz, że Igor przyszedł? Tak, panie? Lecimy do księżniczki. Chodź pilnować o Żargora, bo on będzie bieg za Rojbanem. Widzisz, że Igor tak patrzy? Trzeba pilnować, żeby się nie zżygał. Ale, panie... No? Jak to lecimy? No idziemy, Boże, Igorze, nie męcz ty chociaż. Jak tam dzianiny... Igorze, jak tam dzianiny Kamili? O, no. Te fatałaści. No, donosiłeś jej tam wełny, nie? No, czasem tak.
No i dobrze. Coś tam Szalik ci zrobiła jakieś? I rękawiczki. I skarpety. A czapeczka? Igor nie potrzebuje czapeczki, bo mu się mózg przegrzewa. A, ale to... Igor dostał majty. O, wspaniale. Dla Karła z lasu. No, to ma trzy. Igor powiedział, że rozmiar jak największy i z dziurą na ogon. No. Karzeł myślał, że to na drugi ogon. Dobrze, chodźmy. Chodź z nami, Igorze. Pomyślisz, w razie czego Ożargora pilnować. Widzisz, że Ożargor, tak jak wychodzicie, to tak pokazuje ci Rojban. Myt, myt, wziu! No, biorę go do kaptura. Widzisz, że on tak patrzy i tak w ciszy spogląda na tą całą wioskę elfów. A czasami słyszy takie cieplejsze wciągnięcie powietrza. Z większym świstem. Tymczasem, rzeczywiście, zaraz po tym, jak przybyliście po pewnym czasie, zjawiła się u was Rynfandriel, która powiedziała, że poczeka na was, aż będziecie gotowi, żeby was zaprowadzić na audiencję. Coś mi cię urwało. Jak zareagowała na Ożargora? Nie zobaczyła go. Jeszcze. Na podpieraniu tego się Murkita na młocie. Nie wiem, ty już full chyba jesteś, nie? Nie, jeszcze mi trzech brakuje. No. No ale wiesz, jeszcze to jakby ta noga się faktycznie musi zaleczyć, czy jest takich sił. Nie no, ale Ożargora musiała widzieć, jak nas prowadziła do księżniczki. To, to wtedy go zobaczyła. Widzicie, że rzeczywiście tak zrobiła takie... Nie powiedziała nic. Ale plotki tak już pewnie poszły, jak strażnikom opowiedzieliśmy. No oczywiście, że to strażnicy z drugiej strony nie mieli z kim gadać. No. Dobra. Tak, ale wy widzicie, że spojrzała i prowadzi was do pałacu królewskiego. Wspaniale. Do którego dotrzemy już na kolejnej sesji, gdyż godzina już taka, że należy zatrzymać wiatraka i na tym miejscu skończyć historię tą warhammerową, żeby dokończyć ją każdego następnego razu, czyli w przyszłym tygodniu. Zapraszamy serdecznie na kwartacze. Żegnamy się z wami serdecznie, widzowie. Dziękujemy wam za to, że byliście z nami. Graczom rozdajemy oczywiście pedeczki i dostajecie, moi drodzy gracze, 200 pedeków. O kurwa. Podaj 210 do pełnej liczby. Mogę dać 210 do pełnej liczby. No i super. Mogę ci dać nawet 213,7. Nie, 210 pasuje. I see. Zobaczymy, czy mamy kogo zrajdować. Możemy zrajdować Imaginarium. Więc zrajdujemy sobie Imaginarium. Lecimy do nich. Pozdrówcie wszystkich z Imaginarium. Widzę, że chyba Syl dzisiaj u nich gra. Więc lećmy, skaczmy. Tymczasem do zobaczenia, drodzy widzowie, i na YouTubie, i na Twitchu, i wszędzie indziej. Jeżeli wam się podoba, co robimy, zostawcie po sobie jakiś znak, łapkę w górę, komentarz. Na razie, pa pa, cześć, ahoj. Cześć. Cześć. Hello.